Radio Paranormalium zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu Debaty niekontrolowane. Z wizytą w biurze duchów. Ta pełnia księżyca chyba coś nam namieszała, bo mieliśmy tutaj małe problemy techniczne, ale wszystko już jest w porządku. 8 marca roku pańskiego 2020 na antenie Radia Paranormalium w Dzień Kobiet. Mam nadzieję, że mała wymiana kwiatków i buziączków już była i spokojnie można teraz zasiąść do słuchania nowej audycji, kolejnego odcinka Debaty niekontrolowanej z cyklu z wizytą w biurze duchów na antenie Radia Paranormalium. Dzisiaj tematem będzie Wicca, czy też Wicca, różnie to różni ludzie wymawiają. Gościem audycji będzie Ontrix, dziennikarka, pisarka i wykładowczyni, znana również jako organizatorka łódzkich spotkań z Wicca oraz twórczyni facebookowego profilu Wiccanie Łódź. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmowę oczywiście poprowadzi jak zawsze Beata Campbell, Ada Edelman z bloga Biuro Duchów. Myślę, że już się z Beatą słyszymy. Tak, słyszymy się. Witam bardzo serdecznie. Zanim przekażę głos Beacie i naszemu gościowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. A właśnie, muszę jeszcze smartfona naszego radiowego włączyć. Będzie słyszalny taki dźwięk. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i oczywiście do SMS-ów również to 536 20 493, Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02. Jesteśmy także na czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i bloga Biuro Duchów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji, szczególnie do tematyki Wicca i kontaktu ze światami, na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. A więc teraz z czystym sumieniem tradycyjnie, drogie panie, oddaję wam mikrofon. Szanowni słuchacze, bardzo się cieszę, że udało nam się mimo tych problemów technicznych połączyć. Zacznijmy również tradycyjnie od przypomnienia dotyczącego konkursu. Otóż na fanpage'u Biura Duchów i prawdopodobnie też na fanpage'u Radio Paranormalium trwa konkurs. Wygrać można książkę Sophie Anderson, Dom na kurzych łapach. Dodam książkę bardzo niezwykłą, dedykowaną w zasadzie dla młodego czytelnika, albowiem tutaj ukazała się ona w ramach wydawnictwa kobiecego. Tyle tylko, że jako imprint i jako nowa seria tego wydawnictwa Jung skierowana do młodego czytelnika. Ja pozwolę sobie tylko zaproponować, że jeżeli Państwo chcecie się zapoznać, przybliżyć sobie tematykę tej książki, recenzję znajdziecie na stronie Biuro Duchów. Książka jest niezwykła, cudowna i myślę, że również dorosły czytelnik znajdzie tutaj wiele emocji, wiele wzruszeń i interesujących dla siebie zagadnień, zwłaszcza mam tu na myśli osoby, które interesują się życiem po życiu i tematyką odchodzenia do wiecznego domu. Drodzy Państwo, dodam również, że książka jest przepięknie wydana. Na pewno warto o nią powalczyć. Mamy dwa egzemplarze. Jeden na pewno zostanie rozlosowany, natomiast drugi albo trafi do puli maszyny losującej, albo zostanie wręczony słuchaczowi, który dzisiaj będzie jakoś szczególnie wyróżniał się i towarzyszył nam podczas dzisiejszej audycji.
Dodam, że bohaterką tej książki jest nie kto inny jak Baba Jaga. Znana nam z bardzo okrutnej bajki, przedstawiającej ją jako starą, brzydką i okrutną wiedźmę, gotową zniszczyć świat i pożreć dwoje niewinnych dzieci. Co przytomniejsi obserwatorzy rzeczywistości na pewno zdają sobie sprawę, że Baba Jaga jest uosobieniem czarownicy, wiedźmy, mądrej kobiety, kobiety, która w pewnym momencie historii bardzo nie pasowała do rzeczywistości, jaka kształtowała się poprzez chrześcijaństwo. I kobiety, która również przez tą bajkę była dyskredytowana, była ośmieszana i przedstawiana w sposób karykaturalny. A my dzisiaj między innymi o takich mądrych, wiedzących, jak mówiły moje córki w dzieciństwie, czarownicujących kobietach będziemy rozmawiać. Stąd myślę, że jest bardzo, bardzo na rzeczy odwołanie do tej książki. Konkurs jeszcze raz polecam. Serdecznie witam gościa. Witam również wszystkich. Tak, tak dokładnie zostałaś przedstawiona przez nadredaktora, że ja już nic nie będę dodawać. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że inspiracją tej audycji z mojej strony była po prostu rozpaczliwa chęć przedstawienia idei, przedstawienia religii, czy też właściwie całego kultu Wicca w sposób rzetelny, w sposób odczarowujący go, w sposób pozbawiający tych, którzy szukają niezdrowej sensacji, pozbawiający złudzeń, że takowych tam nie znajdą, a tych, którzy chcą się po prostu dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, jaka jest rola współczesnej czarownicy w dzisiejszym świecie, jaka jest historia Wicca. Myślę, że zadowolimy i będzie to naprawdę cudowna, niezwykle wartościowa audycja. Ja bym na początek bardzo serdecznie prosiła, żebyś była uprzejma jakoś przybliżyć nam historię Wicca, no i przede wszystkim temat tego mitu założycielskiego związanego z Gardnerem. Zgadza się. Myślę, że każda religia potrzebuje swoich mitów założycielskich, dlatego Wicca nie mogłaby pod tym kątem odstawać. A tak serio, to na początku chciałabym zaznaczyć i zawsze to zaznaczam, uważam, że to jest bardzo istotne rozróżnienie, żeby powiedzieć, że ja będę dzisiaj mówiła, odpowiadała na twoje pytania i mówiła o Wicca tradycyjnym. Dziś termin ten troszeczkę rozszerzył swoje znaczenie, co jest oczywiście powodem też różnego rodzaju debat i kłótni w internecie, ponieważ... No i też chyba w jakimś sensie komercjalizacji, komercyjnego bardziej takiego podejścia, tak, do tematów. Przejdę, na pewno do tego też przejdę, jakie są powody tego rozszerzenia. Niemniej jednak termin rozszerzył swoje znaczenie na to, co my, Wiccanie tradycyjni, nazywamy czarownictwem eklektycznym, tudzież czarostwem eklektycznym. I rzeczywiście ścieżek takiego czarownictwa jest mnóstwo. Dobór własnych tradycji, które się jakoś ze sobą wiąże w swojej własnej praktyce, jest nieograniczony, ponieważ wtedy nie stoi za tym żadna właśnie konkretna tradycja przekazywana przez osobie inicjowanej, tylko takie czarownictwo eklektyczne wchłonęło w siebie bardzo, bardzo wiele różnych
wierzeń, praktyk magicznych, okultystycznych i tak dalej. A to, o czym ja dziś będę mówiła, to jest właśnie Wicca tradycyjne. Jeszcze do tego podziału pewnie za chwilę wrócę, ale teraz chcę odpowiedzieć stricte na twoje pytanie, Beato. Wicca mówi się o tym, że została zapoczątkowana, zainicjowana przez Geralda Gardnera w latach 50. XX wieku. Sięgamy do lat 50. dlatego, że wtedy Gardner wydał w Wielkiej Brytanii pierwszą książkę dotyczącą czarownictwa. Książkę, która została również, ukazała się wiele, wiele dziesiątek lat później po polsku, nakładem wydawnictwa Okultura. To było u nas dosłownie kilka lat temu, podczas gdy w Wielkiej Brytanii już w latach 50. książka ta, było to Współczesne czarownictwo. I twierdził w tej książce Gerald Gardner, że opisuje inicjacyjny kult misteryjny, do którego dołączył w swoim macierzystym kowenie, do którego był inicjowany w latach 30. w Anglii, w New Forest. Debata do dziś trwa wśród historyków, czy kowen ten rzeczywiście istniał, czy nie. Dowody wskazują, jakoby rzeczywiście była tam grupa praktykujących czarownic, jednakże warto sobie zdawać sprawę z tego, że ta ich praktyka niewątpliwie wtedy wyglądała zupełnie inaczej niż to, jak wygląda Wicca dziś. Dlatego, że Wicca jest religią niezwykle żywą, niezwykle szybko zmieniającą się, dostosowującą do swoich czasów. I oczywiście pewien rdzeń tych praktyk, to do czego one właściwie mają w kręgu doprowadzić, o czym jeszcze będę dużo mówić na pewno, pozostał ten sam. Niemniej jednak bardzo wiele się od tego czasu w Wicca zmieniło. Dziś już pewnie nie dowiemy się w pełni, ile z tego zostało Gardnerowi pokazane, ile on sam troszeczkę potem ze swoją arcykapłanką dopisał, wymyślił. Myślę, że nie ma to znaczy oczywiście w pewnym sensie ma to znaczenie, dlatego że człowiek jest taką istotą, która lubi wiedzieć, tak? I lubi tam grzebać w tej historii, dowiadywać się, co było kiedy, jak, dlaczego, skąd. Istnieją też książki zarówno zagraniczne, jak i u nas po polsku, które się ukazały, które bardzo właśnie w tej historii Wicca grzebią i można sobie dokładnie każdy element wiccańskiego rytuału przeczytać, skąd się wziął, co było go inspiracją, co było od zakonu Złotego Brzasku, co było od Alistaira Crowleya. Ja nie jestem może specem w tych sprawach, natomiast też uważam, że ta wiedza nie jest koniecznie potrzebna do tego, żeby dobrze praktykować w kręgu i żeby być tak zwaną dobrą czarownicą. Oczywiście nie w sensie etycznym, tylko w sensie swojego rzemiosła, tak? Dobrze praktykować czarownictwo. Znam takie czarownice, takich Wiccan inicjowanych, którzy od lat mają inicjację, są świetnymi kapłanami i czarownicami i nie mają pojęcia o historii Wicca. W ogóle się tym nie zajmują, w ogóle ich to nie interesuje. Więc jak gdyby to jest wszystko bardzo ciekawa kwestia, niemniej jednak nie niezbędna. No i później nadeszły takie szalone lata 60. i 70. i taka rewolucja seksualna, której jeszcze sam Gardner nie dożył, chociaż pewnie bardzo by się z tego cieszył, gdyby dożył. I w tych latach 60. i 70. pojawiła się kolejna taka bardzo prominentna dla Wicca osoba, czyli Alex Sanders, słynny skandalista, który zaczął właściwie jeszcze więcej niż Gardner mówić otwarcie o Wicca, udzielać wywiadów w radiu, tłumaczyć, na czym to polega. On troszeczkę te tradycje odmienił, odszedł od tych tak zwanych, już wtedy się to nazywało, gardneriańskich kowenów i ustanowił nową tradycję, którą z czasem zaczęto nazywać tradycją aleksandriańską. Ta tradycja dziś w Polsce jest bardzo popularna, bardzo rozpowszechniona. Większość polskich kowenów to koweny aleksandriańskie. Niemniej jednak wokół postaci samego Aleksa oraz jego kowenu, który stworzył w latach 70. na początku panowały wielkie kontrowersje, to dziś większość wiccańskiego świata, że tak powiem, żeby nie powiedzieć półświatka, uznaje go jako tego ojca założyciela drugiej najważniejszej wiccańskiej tradycji.
Z czasem te tradycje zaczęły się jeszcze bardziej mieszać. Z czasem, kiedy Wicca było jeszcze bardziej popularne i wychodziło poza ramy Wielkiej Brytanii, pojawiało się w Niemczech, pojawiało się w Holandii, wreszcie dotarło do Polski i zaczęły się pojawiać koweny na przykład gardneriańsko-aleksandriańskie, które nieco mieszały te tradycje. Zaczęły się pojawiać różnego rodzaju właśnie to, co powiedziałam na początku, ścieżki eklektyczne, co z jednej strony było spowodowane tym, że ta popularność, którą Wicca zyskiwała, sprawiała, że coraz więcej i więcej ludzi chciało, pragnęło tej inicjacji, ale nie każdy mógł ją uzyskać. Na przykład w Polsce bardzo trudno było ją uzyskać do pewnego momentu. Nie było tu tradycyjnych Wiccan, nie było kowenów z zagranicy, które by udzielały inicjacji. No i zaczęto sobie po prostu na podstawie tego, co już było wiadomo o Wicca, z tych wywiadów prasowych, z tych książek, które były publikowane, ludzie zaczęli sobie tworzyć właśnie taki swój pogląd na to, jak to powinno wyglądać. Powstała nawet taka praktyka, jak tak zwana samoinicjacja, której ja osobiście zupełnie nie rozumiem, nie jestem w stanie jej obronić, ale wszystko to właśnie jakby tyle rozumiem, że jestem w stanie zrozumieć, skąd powstała chęć czegoś takiego, bo ludzie nie byli w stanie właśnie dotrzeć do kowenów, które by ich inicjowały i czymś musieli sobie to wypełnić, czymś musieli sobie to zastąpić. Poza tym oczywiście pojawiały się książki z Wicca w tytule, seriale, które do tego nawiązywały. Większość zafascynowanych, szczególnie młodych ludzi, bo to też jest bardzo istotne, że Wicca tradycyjne jest dla osób pełnoletnich, wypełniając właśnie sobie tę pustkę, tworzyło różne eklektyczne tradycje, które dziś większość ludzi zrównuje z Wicca tradycyjnym i tak naprawdę już nie jest w stanie rozróżnić, co jeszcze jest w Wicca z Wicca, a co już jest jakimiś naleciałościami, które z biegiem czasu się pojawiły. Istnieją też kłótnie na ten temat, to znaczy doszliśmy do tego momentu, w którym ludzie uważają, że mogą uważać się za członków konkretnej religii, nie spełniając de facto warunków do tego, aby być jej członkami, no bo jeżeli religia ma warunek, że aby być jej członkiem trzeba być inicjowanym, to jakby z takiego religioznawczego punktu widzenia trudno to przeskoczyć i mówić o tym, że jestem Wiccaninem, skoro nie mam inicjacji. No ludzie próbują to tłumaczyć w taki sposób, że oni czują Boga i boginię, oni chcą celebrować wiccańskie sabaty. My zawsze na to mówimy, okej, nie ma problemu, to znaczy dróg do Boga i bogini jest wiele, po prostu jesteś czarownicą w takim razie. Możesz się nazywać czarownicą eklektyczną, tak, ale Wicca i Wiccanie jest to nazwa, która tyczy się konkretnej ścieżki. Okej, to był długi powodok. Myślę, że... No więc może czym rzeczywiście to Wicca tradycyjne, w którym ty jesteś inicjowana, czym ono tak naprawdę różni się od czarostwa, tak? Oprócz tej inicjacji, czy są jeszcze jakieś elementy, czy nie? Czy to jest tylko kwestia tej inicjacji? Znaczy, inicjacja służy konkretnemu celowi. Celem tym jest fakt, że techniki, których używamy w wiccańskim kręgu, są objęte przysięgą milczenia i nie możemy o nich mówić oficjalnie, więc pewnie też niewiele będę mogła tutaj o nich powiedzieć na antenie. Natomiast te konkretne techniki, których używają tylko inicjowani Wiccanie, służą pracy w kręgu, którą określa się teurgią, tudzież w pewnych kręgach mówi się też o tym jako opętanie. Chociaż to słowo budzi bardzo negatywne konotacje, więc wolałabym go nie używać. A chodzi o to, że rdzeniem wiccańskich praktyk i wiccańskiego rytuału i tym, po co on ma w ogóle być i do czego służyć, jest uzyskiwanie żywego przekazu od bóstwa, które jest, z którymi czarownice inicjowane, Wiccanie, pracują w wiccańskim kręgu. Znaczy w sensie wzorem innych... Tak. Rozumiem, że tu trzeba po prostu nawiązać, może to nie jest najszczęśliwsze porównanie, ale ja zrozumiałam twoją wypowiedź w ten sposób, że tak jak szamani wchodzą w pewien stan, tak, żeby nawiązać kontakt z duchami przodków, tak
inicjowani Wiccanie również osiągają podobne stany. Tak, porównanie jest trafne, znaczy trafne i nietrafne. Trafne w tym sensie, że szamani również dysponują pewnymi technikami, które sobie przekazują w tajemnicy i też ich praca ma służyć nawiązaniu takiego żywego kontaktu z bóstwem, które przekazuje mu jakieś słowa, jakiś przekaz, jakieś informacje. A nietrafne w tym sensie, że nie chciałabym, żeby ludzie kojarzyli wiccański trans z czymś tak trudnym, jak jest trans dla szamana, bo szaman czasami w trakcie swojego transu, na przykład, nie wiem, traci przytomność, wymiotuje. W wiccańskim kręgu ja przynajmniej osobiście nigdy nie doświadczyłam takich stanów. Nie wiem, jak jest w innych liniach przekazu, natomiast nasz, no można powiedzieć, że jest dużo łagodniejszy, tak? I to nie jest tak, że tak jak ci szamani, prawda, jakieś wielodniowe posty, wyrzeczenia, a też jest ważne, że szamani używają różnych środków zmieniających świadomość. Wiccanie tego nie robią. Jakby nasze techniki polegają na zupełnie innej pracy niż środkami psychoaktywnymi. Raczej na pracy z ciałem. Też nie chcę za dużo powiedzieć, tak? Więc w pewnym sensie tak, porównanie do szamanizmu jest trafne. Nietrafne w tym sensie, że innymi drogami jakby dochodzimy do tego samego celu. Poza tym w Wicca niezwykle istotna jest polaryzacja i stąd też wiccańskie koweny są złożone zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn. Jest to też jeden z takich eklektycznych mitów, ponieważ mówi się, że Wicca jest religią czarownic, tak? I uważa się, że czarownice to tylko kobiety i te mądre kobiety. Jasne, odwołujemy się do tej tradycji, to jest bardzo istotna dla nas tradycja. Niemniej jednak mężczyźni mogą być i są często również wiccanami, tak? Kapłanami Wicca, czarownikami, czarownicami. Wielu mężczyzn Wiccan nazywa się po prostu czarownicami i nie ma z tym problemu. Jakkolwiek może to językowo trochę zgrzytać i dziwić, to używają tej nazwy, ponieważ właśnie do tej tradycji czarownictwa chcą się odnosić i do tej mądrości wiedzących, tak jak powiedziałaś na początku. Ale ta polaryzacja, ponieważ wynika zarówno z naszych wierzeń, jak i z samej struktury rytuału, że jest po prostu potrzebna do tego, żeby pewien rodzaj energii w kręgu stworzyć, to jest kolejna rzecz, której nie da się przeskoczyć, robiąc sobie samemu na przykład samą inicjację, bo nie można się jednocześnie rozdzielić na dwie osoby, chyba że ma się rozdwojenie jaźni, tak? Ale jakby trudno sobie wyobrazić, że ktoś sam sobie... Nie mówmy o patologiach, prawda? Więc trudno sobie wyobrazić, że jesteś w stanie nagle rozszczepić swój umysł na kogoś, kto jeszcze nie zna pewnej techniki i dopiero samemu sobie ją przekaże i na tego, kto ją otrzymuje, tak? Po prostu, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, do pewnych rzeczy potrzebujemy innych ludzi, a religie misteryjne kulty misteryjne od wieków były właśnie takimi kultami, w których zbierali się członkowie na jakichś tajnych obrzędach, dostępowali tych rytuałów przejścia, w ogóle rytuał przejścia w każdej chyba religii i w ogóle w życiu człowieka jest też niezwykle istotny i te rytuały przejścia każdy z nas przecież ma, tak? Czy to w szkole, czy nawet w religii katolickiej są te rytuały przejścia, takie jak komunia, bierzmowanie, ślub, wszystko. Każda religia potrzebuje, człowiek potrzebuje tych rytuałów przejścia, bo to on przecież sam je stworzył po to, żeby ubrać ten świat w pewien porządek, nadać mu pewną strukturę, lepiej zrozumieć jego prawidła. I uważam, że rytuały przejścia są niezwykle magicznymi momentami, niezwykle istotnymi w naszym życiu i takim rytuałem przejścia jest właśnie wiccańska inicjacja. No a poza tym koven. A poza trudno tym koven, być tak, jednoosobowym kowenem, no bo to już naprawdę brzmi po prostu dziwnie. Z jednej strony tak, natomiast ludzie też się boją, że jak dołączą do kowenu, to znaczy, że oni już nie będą mogli sami praktykować tego, co sobie przez lata wypracowali. To też jest mit, to jest nieprawda. To znaczy, oczywiście wspólne świętowanie sabatów jest zwieńczeniem pewnej naszej pracy magicznej, ale tak naprawdę być może większość nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele każda z czarownic, będąc w kowenie, musi robić sama, prywatnie, musi wykonywać pewne medytacje, musi jakby przechodzić przez kolejne poziomy tej wiedzy, którą dostaje od swoich arcykapłanów, a to, że na koniec spotyka się z innymi czarownicami ze swego kowenu i świętuje sabat, to jest tak jak mówię, to jest pewne dopiero zwieńczenie pracy, którą sama wykonywała, tak? Tak, a poza tym, jeśli ty mówisz o polaryzacji energii,
o istotności tej polaryzacji, o tym, że no, energia męska i żeńska musi się w tym wszystkim, a przynajmniej powinna się w tym wszystkim równoważyć, no to jednoosobowo również tego stanu nie osiągniemy zdecydowanie. To, wiesz, to są rzeczy na pewno bardzo istotne. I myślę, że jeżeli ktoś po prostu na spokojnie się zastanowi, to zda sobie sprawę, że nazywając siebie Wiccaninem bez inicjacji, no troszeczkę powiedzmy może nadużywa tego określenia ostatecznie. Znowu użyję porównania, nie wiem czy najszczęśliwszego, no ale trudno nazywać siebie chrześcijaninem bez chrztu. To też jest no, pewien element, jak wspomniałaś. My potrzebujemy pewnych rytuałów, my potrzebujemy pewnych istotnych wydarzeń w naszym życiu, które ubrane są w pewną oprawę, którym nadajemy rangę również poprzez oprawę. Jeżeli kończysz studia i odbierasz dyplom ukończenia tych studiów, to też ma dla ciebie na przykład ogromne znaczenie, że odbywa się to wręczenie dyplomów, że to wszystko jest takie uroczyste, oczywiście, że odśpiewano chór akademicki wykonuje stosowną pieśń na tę okazję i tak dalej, i tak dalej. No, gdyby ci ten dyplom wysłano korespondencyjnie, to jednak nie byłoby tak wielkim przeżyciem, które oczywiście pokazuje, że weszłaś w jakiś, ukończyłaś pewien etap życia i wchodzisz w nowy jego cykl, w nową jego odsłonę. Może teraz pozwolisz, że przejdziemy do wierzeń, po prostu do wierzeń Wiccan. Skąd one się wywodzą? Wspomniałaś już w trakcie swojej wypowiedzi o kulcie bogini, kulcie Boga. Tak. Więc ponieważ w porównaniu z twoją wiedzą moja wiedza jest bardzo znikoma, więc proszę cię tutaj tym razem, myślę, że no będzie okazja, żebyś miała bardzo tutaj otwartą naszą przestrzeń czasową i proszę, żebyś opowiedziała o tym, ponieważ co chcę zaznaczyć już na wstępie, wolę, żebyśmy poruszyły nawet mniej tematów, ale dość dogłębnie je przeanalizowały, dlatego że takiej pokątnej i powierzchownej wiedzy jest w internecie bardzo dużo. Jeśli chodzi o dostępną w Polsce literaturę, to niewiele jest tak naprawdę książek, które w rzetelny sposób poruszają ten temat. Na pewno tutaj Biblioteka Aleksandrina, tak. Seria Sabaty wydawnictwa Illuminatio, notabene... Z tym bym się kłóciła, ale jeszcze do tego wrócę. Naprzeciwko, wiesz, ja to wszystko porównuję do takich bardzo pokątnych różnych informacji i stron, które bardzo powierzchownie tą tematykę traktują. Jest w każdym bądź razie kilka interesujących wydawnictw, natomiast jeśli ktoś no niestety ma tą barierę językową i nie jest w stanie korzystać ze stron anglojęzycznych, no to myślę, że poleganie tylko właśnie na takich no powierzchownych informacjach, takich informacjach często jeszcze okraszonych pewną dawką sensacji, pewną dawką wiesz, talentu literackiego, co po niektórych prowadzących te strony, no to wszystko razem może wprowadzać pewien zamęt, więc skoro jest okazja i możemy dowiedzieć się bez wątpienia z pierwszej ręki, no to bardzo bym cię o to prosiła. Wierzenia Wiccan, skąd się wywodzą Bóg, bogini? Okej, postaram się nie wprowadzić zamętu odpowiadając na to pytanie, dlatego że odpowiedź jest
Teologia weekend jest po prostu bardzo zróżnicowana, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Chciałam jeszcze na momencik wrócić do tych stron i wydawnictw, o których wspomniałaś. I to jest trochę tak, że rzeczywiście jest wiele stron z bzdurnymi informacjami, ale tutaj wielkie czapki z głów dla samego środowiska weekend tradycyjnych, weekend inicjowanych w Polsce, ponieważ robią kawał dobrej roboty, bo po pierwsze wydają takie korowe, najważniejsze weekendskie książki po polsku, po drugie prowadzą strony internetowe i całe takie biblioteczki internetowe z wywiadami, felietonami i artykułami dotyczącymi weeka tradycyjnego i naprawdę potem mogę podać czy napisać taką listę, żeby ją gdzieś umieścić na stronie dla osób zainteresowanych. Przepraszam cię, kochanie, o tych sekundach poprosimy nadredaktora. To pod audycją, jeśli zechcesz taką listę polecanych stron sporządzić, tak, to tak. Myślę, że nasz tutaj nadredaktor to podepnie i no, żebyśmy oczywiście, tutaj przy okazji, jak najbardziej. Och, dziękuję nadredaktorze, że się odezwałeś, żebyśmy połączyły po prostu jak przyjemne z pożytecznym, tak, nasze dzisiejsze spotkanie też z promocją tego, co wartościowe w temacie Wicca. Także przepraszam, że się tutaj tak wcięłam troszkę, ale myślę, że to istotne i bardzo ci proszę, już nie przeszkadzam. No słuchaj, ty jesteś prowadzącą, także spokojnie tutaj, wiesz, twoja przestrzeń, ja tylko staram się w miarę rzetelnie odpowiadać na pytania, żeby pewne rzeczy rozjaśnić. Więc tak, serio to wychodząc od takiego najprostszego podziału, który potem w miarę postaram się skomplikować, żeby wyjaśnić, to Wiccanie wierzą w boginię i Boga. I teraz tak, jak mogą to rozumieć? Są Wiccanie, którzy są ateistami i uważają, że Bóg i bogini i te siły, z którymi my mamy kontakt w kręgu, są pewnego rodzaju manifestacjami naszego umysłu, które za pomocą technik, których używamy, po prostu jakby wychodzą na światło dzienne, tudzież światło księżyca. Są Wiccanie, którzy rozumieją bardzo dosłownie, że jest bogini i Bóg, że to są niezależne od człowieka bóstwa, że one rzeczywiście istnieją, to znaczy w sensie, że jest ciągłość pomiędzy tymi bóstwami, a tymi, w które wierzyli na przykład i czcili je ludy starożytne. I teraz też są różne interpretacje, to znaczy są Wiccanie, którzy uważają, że wszyscy bogowie są jednym bogiem i wszystkie boginie są jedną boginią. I jakby cała ta litania imion bogini z różnych kultur, łącznie również z Maryją na przykład i z Jezusem jako imieniem Boga, odnosi się tak naprawdę do dwóch istot, które w jakiś uproszczony sposób nam, ludziom, dla nas ludzi reprezentują kobiecość i męskość. Są też Wiccani, którzy uważają, że to jest po prostu abominacja i nie można tak sobie zrównywać Chrystusa, Szatana, Kernunosa, no nie wiem, Shiwy i wszystkich bogów różnych kultur i mówić o nich, że to jest jeden i ten sam Bóg, bo po prostu oni są tak różni od siebie i reprezentują tak różne aspekty i tak różne siły i nawet jakby ich przekaz jest tak różny, że na przykład jeden mówi, że trzeba przestrzegać pewnych praw, drugi mówi, że nic nie trzeba przestrzegać, jeszcze jeden mówi, że trzeba to, a drugi tamto i że to jest po prostu tak niespójne, że niemożliwe, żeby jedna istota chciała rozszczepić się na tyle wielorakich aspektów, tak? Także zdania w tej kwestii są niesamowicie podzielone pomiędzy Wiccan, a podzielenie to z kolei wynika z tego, że Wiccanie nie mają żadnej świętej księgi, ani żadnego tekstu, który uczyłby ich o istocie ich bóstwa. Wszystko, co wiedzą na temat swoich bóstw, czerpią z żywego przekazu, który od nich otrzymują. I ten przekaz interpretują na taki sposób, który wynika z ich wiedzy, z ich kultury, z ich refleksji, z różnych rzeczy, tak? Taki sposób religijności, tak różny może od tego, do czego my się przyzwyczailiśmy w monoteistycznym kraju, tak zupełnie inny od takiej wiary w to, że Bóg jest gdzieś bardzo daleko i może kiedyś go zobaczymy po śmierci, a może w ogóle nie, no może rodzić pewne kontrowersje.
ale z drugiej strony to też jest tak naprawdę nawiązanie do bardzo starej formy religijności człowieka, kiedy człowiek widział to bóstwo wszędzie wokół siebie, w przyrodzie, w kamieniu, w drzewie, w strumyku, w sobie samym, tak? Są kulty ezoteryczne wschodu, takie jak tantra, które tak naprawdę mówią o tym samym co Wicca, że bogini jest w każdym z nas, że Bóg jest w każdym z nas. I to nie wcale nie chodzi o to, że bogini jest w kobiecie, a Bóg jest tylko w mężczyźnie, bo to po prostu by było zbyt proste, jak na boską naturę. I jakby na całym świecie powstawały kulty, w których ludzie przeczuwali jakby to samo, o co chodzi z Wicca, że my jesteśmy w stanie, jako istoty pochodzące od tych bogów i tak naprawdę związane z nimi nierozerwalnie, uzyskać do nich dostęp, mieć z nimi kontakt, rozumieć ich. Wracając jeszcze trochę, bo oczywiście Wicca eklektyczne, sama teraz użyłam sformułowania, które przed chwilą powiedziałam, żeby nie mówić, ale już tak się zagalopowałam. Czarownictwo eklektyczne rozpowszechniło pewną wizję tego, jaka jest bogini Wiccan i jaki jest Bóg Wiccan. I dużo mówi się o tym, że bogini to jest potrójna bogini, dziewica, matka i starucha. Mówi się o tej triadzie, która jest związana z rosnącym księżycem, księżycem w pełni i ubywającym księżycem. I jest w tym sporo prawdy, to znaczy to jest taka dobra podstawa, żeby wiedzieć, do czego Wiccanie się odnoszą. Natomiast to też jest kolejne uproszczenie, bo to też nie jest tak, że Wiccanie uważają, że ich bogini jest tylko i wyłącznie dobrą, kochaną mamą i taką piękną dziewczyną pokazaną gdzieś tam w internecie na Google grafika. Kiedy sobie wpiszemy Wiccan Goddess, to zawsze mamy takie piękne, cycate, blond włose kobiety, które obdarowują człowieka ziarnem i kwiatami i są uosobieniem matki natury, ale w takim rozumieniu jako hojnej, obdarowującej, troskliwej matki. Ale przecież Ziemia taka nie jest, prawda? To znaczy na Ziemi są huragany, trzęsienia Ziemi, katastrofy naturalne, szalejące żywioły, całe gatunki. No każda matka się kiedyś wkurzy, no też jesteś matką, no. Prawda? Chodzi mi o to, że jakby, że dochodzi nieraz do eksterminacji całych gatunków, tylko dlatego, że one nie wykształciły w sobie na przykład jakichś mechanizmów, które broniłyby ich przed zmieniającą się rzeczywistością. I też nie jest tak, że tylko człowiek doprowadza do wymierania gatunków, bo takich wymierań gatunków przed tym, jak my to spowodowaliśmy, to było już kilka w historii Ziemi, tak? Więc chodzi mi o to, że możemy na nią spojrzeć jako na tą, która obdarowuje nas życiem. Oczywiście, że dzięki niej żyjemy, oczywiście, że dzięki niej mamy to jedzenie, ale z drugiej strony to też będzie niesamowite, płytkie uproszczenie, bo bogini ma bardzo skomplikowaną naturę i jakby myślę, że w ciągu jednego życia tego nie ogarniemy, żeby zrozumieć jej motywację i zbliżyć się jakby na tyle, żeby w pełni pojąć cały ogrom jej, no tej jej natury, tak? Ale rzeczywiście takie pewne uproszczenie można powiedzieć, bo skąd wynikają te religijne uproszczenia? Jakby religijne uproszczenia na poziomie każdej religii wynikają z tego, że człowiek musi w jakiś sposób, żeby tłumaczyć pewne zjawiska, żeby lepiej je rozumieć, żeby lepiej rozumieć ten otaczający go świat. No i na takim podstawowym poziomie możemy powiedzieć, że bogini jest związana z płodnością, że jest tą taką Wiccanie wierzą, tą pierwotną czarownicą, która dała swoim ukrytym dzieciom, czyli Wiccanom, tą wiedzę na temat tego, jak do pewnego stopnia kontrolować tą rzeczywistość, w której żyją i stąd odwołanie do tej magii, do tego czynienia zaklęć. Jest na pewno tym bóstwem lunarnym, związanym Wicca z księżycem, tak? Łączy się tymi wszystkimi boginiami starożytności jak Diana. Natomiast, no tak jak mówię, nie popadajmy w taką pułapkę uproszczenia. Bóg z kolei też jesteśmy jakby... Też bardzo często upraszczamy tę postać, dlatego że z jednej strony tradycyjnie, w Wicca tradycyjnym może dużo bardziej niż teraz łączyło się rogatego Boga z figurą szatana, chrześcijańskiego szatana. Dzisiaj Wiccanie raczej tego nie robią, starają się tego unikać, dlatego że wiedzą, że to budzi bardzo dużo kontrowersji. Kiedyś łączyło się rogatego Boga z figurą szatana dlatego, że było to takie odwołanie do tego, że czarownice, które były palone na stosach, to znaczy kobiety oskarżane o czarownicę,
dziedzictwo, które były palone na stosach, to oskarżano je o konszachty z diabłem. I trochę tak jakby pierwotnie Wiccani chcieli na przekór temu chrześcijaństwu iść i powiedzieć, dobra, chcecie, żebyśmy wyznawali diabła, będziemy wyznawać diabła. Dzisiaj współcześnie Wicca tak bardzo się już do tego nie odwołuje jak kiedyś i bardziej mówimy o tych rogatych bóstwach przedchrześcijańskich. Tych z rogami jeleni, z rogami, no tak, w zasadzie, no tak jak na przykład Kernunos, tak, czyli ten celtycki bóg z takim porożem, tak, jelenia, który był panem zwierząt, opiekunem lasu, też bóstwem płodności oczywiście. Więc z rogami byka też na przykład, więc trochę już odeszło się od mówienia o tym szatanie, bo po prostu wiemy, jak strasznie to jest kontrowersyjne dziś, żeby o tym mówić. I skupmy się może na tym, że Bóg generalnie w Wicca przede wszystkim ma symbolizować przemianę, kiedy bogini ma symbolizować coś stałego. To znaczy w tym sensie, że jeżeli ona jest ziemią, na której coś powiedzmy wyrasta, tak, to on jest tym czasem, który działa, żeby to wzrastało, umierało i wzrastało nowe. I też są Wiccani, którzy właśnie uważają, że te personifikacje tak naprawdę są nam potrzebne tylko do tego, żeby wyjaśnić pewne procesy, które jako ludzie musimy zrozumieć. Ja wiem, że prawdopodobnie jeszcze więcej skomplikowałam niż wyjaśniłam, ale no to wszystko nie jest po prostu tak jednoznaczne i oczywiste. Nic podobnego. Bardzo, mnie się wydaje, że bardzo jasno wszystko tłumaczysz. No cóż, robisz to zawodowo, uczysz zawodowo, więc dydaktyka u ciebie na pewno jest na wysokim poziomie. Natomiast wiesz, nie ma się co dziwić, że te wcześniejsze ludy swoje wyobrażenia postaci boskiej bardzo często wiązały właśnie z rogami, tak? Dlatego, że najsilniejszy w stadzie jeleń ma zawsze największe rogi i ten, który ma największe rogi, jest najmocniejszym, najbardziej walecznym samcem, do którego należy konkretne stado. On tam decyduje, on rządzi. Na pewno jest to jakieś takie dosyć proste przełożenie wyobrażenia takiej dojrzałej męskości i władzy. Tak, władzy, która nie jest nadużywana, prawda? Tylko taka bardziej naturalna po prostu. Tak, władza, która wynika z tego, że są osobniki słabsze, są osobniki silniejsze i jest też w stadzie ten, który stawia wyzwanie reszcie i wygrywa, tak? I osiąga dominację, ale nie osiąga jej po to, żeby niszczyć, tylko po to, żeby przewodzić, żeby prowadzić, żeby chronić, bo taka jest de facto rola takiego samca alfa. On ma prowadzić, on ma chronić. Wiesz co, ja w pełni się z tym zgadzam, natomiast mam jakieś takie dziwne wrażenie, że dziś mówić o tym w takim kontekście jest szalenie niepoprawne politycznie. A ja, wiesz, czemu, ja akurat mam, że tak powiem, poprawność polityczną raczej w małym poważaniu. Nikły jest stopień tego poważania u mnie. Uważam, że to są rzeczy bardzo naturalne. Tak jak pięknie, mnie ta idea potrójnej bogini w różnych stadiach, prawda, i kojarzenie tego z księżycem przybywającym, pełnia, nów, ubywający księżyc, to jest tak naturalne i takie obrazowe, że po prostu lepiej się tego przedstawić nie da. To jest, jeśli chodzi o przebieg tych wszystkich zmian, jakie zachodzą w ciele kobiety, no to jest to po prostu oddane w sposób genialny. Oczywiście, że było to, musiało powstać to skojarzenie między rogatym bogiem a tym, jak wyobrażano sobie diabła, no bo było to po prostu nieuniknione z tej prostej przyczyny, że obraz diabła
czyli takiego brzydkiego stworzenia z kopytami, rogami i tak dalej, przecież powstał tak naprawdę dopiero w średniowieczu. Wcześniej w ogóle się o tym nie mówiło. Ta personifikacja była no raczej szła w zupełnie innym kierunku, zważywszy, że przecież byłbyż on upadłym aniołem, czyli istotą przepiękną. Tak, wizerunek niezwykle się zmienił i myślę, że miało to trochę coś wspólnego z tym, że jak to się mówi, już trochę wyświechtane hasło, Bóg starej religii zawsze staje się diabłem w nowej, prawda? Zwycięzcy piszą historię. Dodajmy jeszcze, diabłem, że zwycięzcy pisali później tą historię, odwołując się do opowieści ludzi poddawanych tak okrutnym torturom, że nie miejmy złudzeń. Każdy z nas traktowany w ten sposób powiedziałby wszystko, co chciałoby, żeby powiedział, a wiesz, nie bardzo, kiedyś czytałam fragmenty takich zeznań i pytania, jakie zadawali inkwizytorzy i powiem, że tak nieprawdopodobna perwersja była w ich umysłach, że aż strach się bać po prostu. To, co oni wymyślali, te ich wyobrażenia, myślę, że to po prostu były ich problemy, oddawały one przede wszystkim ich problemy seksualne i ten lęk przed kobietą jako kusicielką, tak? Bo przecież oni uważali, że są świętymi mężami i mogą sobie i tutaj przyjęli śluby, więc są pod szczególną ochroną. No i jak tu też się przyznać, że na widok pięknej kobiety reagowali tak, jak reaguje zdrowy mężczyzna. I więc skoro nie chroniły ich te śluby, no więc musiało tutaj być włączone jakieś oddziaływanie zewnętrzne i to zdecydowanie mające taką moc z ich, jeżeli chodzi o ich kryteria, no to ciemną, takie oddziaływanie, którym można by było usprawiedliwić najnormalniejszą w świecie chuć. Ale to ja bym tego nie lekceważyła, bo to, co wychodziło podczas zeznań, to, co oni uzyskiwali, choć było to de facto wymysłem ich wyobraźni chorej, to było rozpowszechniane, było kolportowane i wydaje mi się, że miało ogromny wpływ na połączenie, w ogóle na zniewolenie kobiet, na zniszczenie jakiejkolwiek tradycji związanej z kultami pogańskimi, naturalnymi. I było to na pewno celowe, ale chyba nikt się nie spodziewał, że to tak mocno pewne rzeczy utrwali na bardzo, bardzo długi czas. Obawiam się, że współczesne filmy i seriale zamiast jakoś tak zwalczać ten wizerunek czarownicy, która jest tą, która czci diabła w jakiś taki sprośny sposób jeszcze w dodatku, to no właśnie zamiast walczyć, to jeszcze znów utrwalają się i znów się do tego odwołują, że to już jest chyba coś takiego, co w naszej kulturze zawsze będzie ze sobą sprzężone i nigdy się nie pozbędziemy tego wyobrażenia, że czarownica i diabeł to... No właśnie. Ale muszę ci powiedzieć, że niedawno wszedł, no cóż, muszę użyć nazwy stacji. Na Netflixie oglądałam film, bodajże chyba tytuł był Nora Necro, gdzie była przepiękna produkcja właśnie dotycząca czarownic i byłam zdumiona, bo tam to, o czym mówisz, rzadko się to zdarza, ale było przedstawienie pięknej czarownicy, która absolutnie nie ma w sobie zła. Ona działa i pracuje na rzecz wielu osób i było bardzo, i pokazano to w ten sposób, że może ona przybrać postać no powiedzmy takiej starej kobiety i starej, brzydkiej, takiej zaniedbanej kobiety, ale tylko po to,
żeby przetrwać, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Czyli jak gdyby jest tutaj odwrócenie tego mitu, że musi być stara, brzydka i w ogóle jest to okropna postać. Wprost przeciwnie, ona przybiera tą postać tylko po to, żeby przetrwać, żeby nie zwracać na siebie uwagi. No byłam zdumiona, film niezwykły, serial właściwie niezwykły. Mam nadzieję, że będzie druga część, będzie kontynuacja, bo pięknie tam została ta idea przedstawiona bardzo, bardzo romantycznie i bardzo ciepło bym rzekła. Myślę, że pięknie tutaj również i ty nam przedstawiłaś tą ideę, czym, jak widzą Wiccanie Boga, boginie. Mnie, jeśli mogę mieć jeszcze jedną refleksję, to tylko taką, że dla mnie też łączenie wielu bóstw z różnych kultur w jedno, no jeżeli chodzi o matkę, czyli boginię, no to tutaj to jest jeszcze powiedzmy do jak najbardziej do przyjęcia. Natomiast jeśli chodzi o łączenie tego zwłaszcza z chrześcijaństwem, no to szczerze powiedziawszy mój umysł nie obejmuje tak daleko idących połączeń i nie jestem już w stanie przetworzyć tej bazy danych po prostu. To zupełnie mi się nie łączy, nie klei. Może teraz zastanawiam się, jaki kolejny punkt poruszyć i... No, mogę powiedzieć kilka słów o tej magii, bo pewnie dużo ludzi tak, czeka na ten temat tej magii, tak. A w sumie o tej magii jeszcze nic nie powiedziałam. Więc. Tak, Oltrix, bo ja jakby chciałam połączyć ten temat magii z samą pracą w Covenie. Tak. Ale proszę uprzejmie, mów o tej magii i błagam, zaznacz tą, powiedz o tej o nagości w Wicca, żeby od razu tych wszystkich domorosłych domorosłych erotomanów ustawić na właściwej pozycji w stosunku do tego, co się dzieje w Covenie. Bardzo cię proszę. Jasne. Najogólniej rzecz ujmując, praktyka magiczna w wiccańskim covenie również opiera się na polaryzacji między kobietą a mężczyzną. I tak pracując w wiccańskim covenie jesteśmy nadzy. Z tego czasu była rozpowszechniona taka opinia, tudzież plotka w polskim chyba internecie, że koweny aleksandriańskie pracują w ubraniach, a koweny gardneriańskie nago. Nic mi o tym nie wiadomo, jakoby koweny aleksandriańskie pracowały w ubraniach. Są rzeczywiście takie koweny wiccańskie, które pracują w ubraniach. Nie jest to jednak reguła, ale raczej wyjątki od reguły, bo regułą jest rzeczywiście, można sobie to też zobaczyć na jakichś starych zdjęciach w internecie, czy to kowenu Alexa i Maxim, czy kowenu Gardnera. Wiccanie rzeczywiście pracują nago. Nie znaczy to, że w kręgu odbywają się jakieś orgie i że wiccański sabat służy tylko temu, żeby wszyscy się gdzieś tam obmacali i poślinili. I polaryzacja pomiędzy kobietą a mężczyzną, która odbywa się w kręgu, jest jak to pięknie jedna z takich czołowych arcykapłanek wiccańskich niedawno ujęła, pracą, która odbywa się na bardzo subtelnym, erotycznym poziomie, a nie na poziomie seksualnym. I to jest ogromna różnica, bo poziom seksualny jakby... W kowenie są różni ludzie. Są na przykład osoby homoseksualne, są osoby, które są związane z partnerami czy partnerkami, których nie ma w kowenie. Są osoby żonate, mężatki, tak, żony, mężowie. I po prostu, oczywiście nie mogłaby to być orgia, mówimy o poważnej religii, tak? Energia z kolei erotyczna jest czymś zgoła innym, bo wytwarzamy ją pomiędzy mężczyzną a kobietą i w praktyce wiem, że jest to możliwe, nawet wtedy, kiedy na przykład kobieta jest lesbijką, a mężczyzna jest gejem. I jakby w Wicca nie mamy z tym żadnego problemu.
i na poziomie tej subtelnej energii erotycznej, która pomiędzy nami już z uwagi na to, że po prostu jesteśmy osobami dwóch różnych płci się wytwarza, albo na poziomie całego kowenu, który pracuje ze sobą w kręgu, pracujemy magicznie. I wykorzystujemy w tej pracy magicznej różne techniki. Techniki, które poniekąd w czasie, kiedy Wicca przechodziło gdzieś tam do... zataczało coraz szersze kręgi, czy to w prasie, czy właśnie coraz więcej Wiccan pisało książki, w których zdradzało pewne rzeczy. Techniki te stopniowo zaczynały być przejęte też przez Wiccan, przez czarownice eklektyczne. Znaczy jest tam faktycznie magia świec, jest tam faktycznie magia sznurów, magia związana z kolorami, z cyklami księżyca, z cyklami planetarnymi, takimi astrologicznymi. Mamy rozmaite techniki magiczne, które przekazujemy sobie właśnie poprzez na takiej linii nauczyciel-uczeń w kowenie i z którymi pracujemy. I po prostu staramy się jak gdyby wykorzystywać je do tego, żeby pewne rzeczy w życiu osiągać. Myślę, że nie warto sobie też wyobrażać tego jako coś bardzo spektakularnego. Dobra, to jest może dyskusja, w którą ciężko mi będzie wejść, bo naprawdę są rozmaite opinie. Za chwileczkę wrócimy do... bo chciałabym ci po prostu zadać pytanie, co to znaczy działać magicznie, co to jest ta magia, ale może dokończmy o kowenie. Tak. Okej? Okej, dokończmy o kowenie. To znaczy, co jeszcze byś chciała, żebym powiedziała o kowenie? To konkretnie jak wygląda struktura takiego kowenu, czy... Bo to też jest dość szeroki temat, tak? Ale jak jest zorganizowany kowen i czy jego działanie, jego to właśnie struktura jest ukształtowana w taki sposób, żeby służyć tylko przeprowadzeniu konkretnych rytuałów, czy też jest to, no, oferuje jakieś, powiedzmy, wsparcie, tak? Czy to jest coś głębszego? Dobra, po kolei odpowiem na twoje pytania. Struktura wiccańskiego kowenu wygląda w ten sposób, że na jego czele stoi arcykapłanka i arcykapłan jako reprezentacja Boga i bogini, a następnie są członkowie tego kowenu. Inicjacja w Wicca jest trzystopniowa. Na początku dostajemy inicjację na pierwszy stopień, następnie na drugi i na trzeci. Na trzecim stopniu jest arcykapłan i arcykapłanka. I teraz, ci, którzy są w kowenie od dawna, nazywani są jego starszyzną. Mogą to być osoby, które na przykład otrzymały już trzeci stopień, ale nie są zainteresowane zakładaniem własnych kowenów i zostały swoim macierzystym. To jest wtedy starszyzna. Nie stoją oni tak jak arcykapłanka i arcykapłan na czele danego kowenu, nie są jakby ich reprezentantami, natomiast rzeczywiście tworzą taki najbliższy arcykapłance i arcykapłanowi z ręb danego kowenu. I następnie są osoby inicjowane na pierwszy stopień, tu pozostałe czarownice i czarownicy w kowenie. Pierwotnie mówiło się, że kowen czarownic ma mieć 13 osób. Dzisiaj to już zupełnie nie jest zasada, której się trzymamy, ponieważ ja na przykład osobiście uważam z doświadczenia, że dużo lepiej praktykuje się w mniejszej grupie, bo po prostu 13 osób oznacza 13 osób, które przyjeżdżają gdzieś do siedziby danego kowenu, muszą się przed rytuałem wykąpać, muszą przygotować pewne rzeczy. Czasami pomieszczenie nie jest na tyle duże, żeby umożliwić 13 osobom taniec w kręgu, który jest taki też dosyć ruchliwy, że tak powiem. I mniejsze grupy są zdecydowanie lepsze. Teraz, poczekaj, wracając do tego, co mówiłaś dalej. Czy kowen jest czymś więcej niż tylko grupą? Co do zasady, wszyscy w kowenie powinni pamiętać, że celem wiccańskiego kowenu jest odprawianie misteriów dla Boga i Bogini. I to jest nasz nadrzędny cel. Nawet nie czary, tylko misteria Boga i Bogini, w których wierzymy, których szanujemy i których po prostu kochamy i chcemy ich czcić, uczcić ich tymi sabatami. Ale są koweny, które uważają, że w kowenie można być tak ze sobą blisko, jak niemalże w rodzinie. Są to osoby mocno ze sobą związane, no dosłownie niemalże jak druga rodzina. Są to przyjaciele, którzy zawsze się wspomogą w potrzebie.
Są takie koweny, które uważają, że można się w kowenie zaprzyjaźnić, ale to nie jest absolutnie z góry narzucone, no bo wyobraź sobie taką sytuację, że dołączasz do jakiegoś kowenu, bo chcesz czcić boginię i Boga i trafia się tam osoba, która nie do końca ci pasuje i teraz co, no każą ci się z nią przyjaźnić, ty za bardzo nie chcesz, no nie możesz być do niczego zmuszona, a prawdopodobieństwo, że nagle 10 osób wszyscy razem na jednym poziomie będą się super lubić, szczególnie kiedy tak naprawdę nie wybierają siebie nawzajem, tylko wybiera ich i selekcjonuje arcykapłan i arcykapłanka na podstawie tego, że oni się zgłaszają, że proszą o inicjację, no nie, to nie, to po prostu byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe, żeby wszyscy w kowenie się super lubili. Więc są takie koweny, które uważają, że okej, lubisz kogoś, super, nie ma problemu, chcesz się z nim spotkać po rytuale, możecie się spotykać, jeździć do siebie, nie wiem, romansować, przytulać, przyjaźnić. Nie chcecie, nie musicie. I są też takie koweny, które uważają, że w ogóle nie że ludzie z jednego kowenu nie powinni się poza obrzędami spotykać, bo po prostu jak gdyby sprowadza to ich umysł na takie myślenie, że kowen jest jakimś zastępnikiem przyjaciół, że dołączasz do kowenu, bo na przykład potrzebujesz akceptacji, bo potrzebujesz, żeby ktoś rozwiązał za ciebie twoje problemy, bo jesteś jakąś tam osobą, która właśnie boryka się z czymś tam w życiu, może ma depresję i myśli, że nagle dołączy do weekendzkiego kowenu i w ogóle znajdzie taką swoją drugą rodzinę i będzie cacy. No tak do końca nie jest, tak? Jakby mnie zawsze tak uczono, ja zawsze też powtarzam, że nadrzędnym celem kowenu są misteria, bo my wszyscy tutaj w kowenie inicjowani pragniemy właśnie otoczyć czcią, wyrazić swoją cześć dla bogini i Boga. A to, że potem oprócz tego możemy się świetnie przyjaźnić, możemy się świetnie dogadywać, przecież niektórych znam już tyle lat, ma to być raczej po prostu pewną naturalną konsekwencją, a nie może to być regułą, do której dążymy, bo to nie jest nasz cel. Aha, rozumiem. No wiesz, to jest na pewno istotne, bo ludzie sobie to różnie wyobrażają i dobrze jest wiedzieć czysto praktycznie, jak może taka praca kowenu wyglądać. I wydaje mi się, że no przedstawiłaś no po prostu w sposób bardzo wyczerpujący. Chodziło mi po prostu o to, żeby ludzie sobie zdali sprawę, że to jest, to nie odbiega może w niczym od, no powiedzmy od innych kultów, że może się zdarzyć, że ludzie się zaprzyjaźnią, co jest naturalne, ale może się zdarzyć, że będzie to tylko krąg osób, które właśnie odprawiają wspólnie jakieś rytuały, misteria. Praktyki też. Tak, praktyki, dokładnie. Powiedz, i może teraz poprosiłabym cię, żebyś jakby przybliżała to pojęcie, co to znaczy magia, bo żeby to, wiesz, myśmy już tak przesiąknęli tym, że magia to jest absolutnie spektakularne, czary, mary, mury się rozwalają, czy też za dotknięciem różdżki, no po prostu rzeczywistość służy nam na wszystkie możliwe sposoby. Możemy kierować siłami natury i tak dalej, i tak dalej. No bardzo bajkowo większość ludzi to rozumie. Jasne. Wiesz co, to też mogę zaznaczyć, że Wiccanie mają na ten temat bardzo różnorodne zdanie i zasadniczo mówi się o tym, że takim największym aktem magicznym, którego dokonujemy w kręgu, jest właśnie ta praca z boginią i z Bogiem na tym poziomie. A ta magia, którą praktykujemy oprócz tego najważniejszego rytuału, który odprawiamy, jedni uważają właśnie te zaklęcia, te ceremonie jako pewną sztukę czynienia zmian w zgodzie ze swoją wolą, tak? Tak to jest określane. Czyli jakby dowiadujemy się gdzieś tam z głębi naszego umysłu, pracujemy w ogóle bardzo dużo z umysłem Wicca. Tak naprawdę Wicca jest trochę też jak psychologia, bo pracujemy z ciemną stroną, pracujemy z różnymi rzeczami wypartymi przez nas gdzieś tam od czasu dzieciństwa. Staramy się samych siebie przede wszystkim dobrze poznać.
jako łykanie i że jakby kiedy dochodzimy do tego, co jest tą naszą prawdziwą wolą, czego pragniemy od życia, czego oczekujemy, to poprzez te techniki magiczne uczymy się, jak wprowadzać to stopniowo w życie. Inni z kolei uważają, że jest to kontrolowanie jakichś takich tajemniczych, sekretnych sił, które są gdzieś w przyrodzie, istnieją na naszej jakby płaszczyźnie rzeczywistości, tylko musimy umieć pewnymi technikami je kontrolować i one wtedy pomagają nam spełnić jakieś nasze życzenia, czy to związane z życiem zawodowym, czy to miłosnym, czy ze zdrowiem, tak, magia uzdrawiania. Zasadniczo większość Wiccan zgadza się co do tego, że raczej nie czynimy magii, żeby komuś zaszkodzić, co związane z kolei z naszym prawem trójpowrotu i z tą naszą wiccańską poradą główną, tak? Bo wspominałam wcześniej, że Wicca nie ma świętych ksiąg, mamy natomiast takie pewne, można powiedzieć, hasła czy sentencje, co do których wspólnie zgadzamy się, że będą naszymi drogowskazami. I pierwszym z takich haseł jest: czyń co chcesz, póki nie krzywdzisz tym nikogo. Czy inaczej, inne tłumaczenie, jeśli nie krzywdzisz tym nikogo, czyń swoją wolę. Oczywiście można bardzo długo teraz interpretować na filozoficzne różne sposoby, co to oznacza, i odbywały się całe wielogodzinne spotkania Wiccan inicjowanych i nieinicjowanych czarownic na temat tego, jak można to rozumieć. A drugim takim hasłem jest prawo trójpowrotu, czyli cokolwiek uczynisz dobrego czy złego, powróci do ciebie po trzykroć. No i jeżeli wierzymy w coś takiego, to raczej nie chcemy odprawiać czarnej magii, bo nikomu by się nie podobało, żeby coś trzykrotnie wróciło do niego jakaś jego zła wola, prawda? Dlatego raczej wolimy czynić dobro. Ale jakby ze swojej, jednocześnie warto to podkreślić, że jakby u swojego zrębu Wicca była amoralna, w tym sensie, że nie tworzy żadnych założeń co do tego, co to dla ciebie znaczy, żeby być dobrym człowiekiem. Raczej jako Wiccanie wierzymy w to, że ponieważ jesteśmy ludźmi inteligentnymi, w sensie, że człowiek posiada inteligencję, tak, jest stworzeniem inteligentnym, to sam jest w stanie sobie odpowiedzieć, co to znaczy, żeby nie szkodzić sobie, nie szkodzić przyrodzie, żeby nie podcinać, jak to się już dzisiaj trochę wyświechtaną też frazę powiem, ale żeby nie podcinać gałęzi, na której siedzi, czyli nie niszczyć również przyrody, nie tylko nie szkodzić drugiemu człowiekowi, ale też innym żywym stworzeniom. Co więcej, wielu Wiccan wierzy, że jednak każde życie na naszej planecie jest objawem jakiejś boskiej siły, energii bogini, energii Boga, którzy się przejawiają przecież nie tylko w człowieku, ale też w całej Ziemi. Trochę odbiegłam od tematu magii, a zeszłam na temat etyki, więc wracając jeszcze na chwilę do tematu magii, generalnie zgadzamy się co do tego, że istnieje jakaś siła, którą za pomocą pewnych technik, przepraszam, że mówię to tak enigmatycznie, ale po prostu większość rzeczy, które robimy w kręgu, jest objęte przysięgą milczenia, dlatego nie mogę konkretnie mówić, jakich technik. Ale nikt nie oczekuje absolutnie żadnych tutaj odstępstw od ciebie, po prostu powiedz to, co możesz. Tak, rozumiem. Znaczy, zaznaczam to dlatego, że ja wiem, że to może brzmieć trochę jak takie mambo-dżambo, kiedy się tego słucha, no bo mówię techniki, a właściwie nie wyjaśniam, więc może gdzieś tam to jest wyssane z palca i dlatego chciałam to zaznaczyć, tak, wszystkim, że moja enigmatyczność wynika z przysięgi milczenia, a nie z tego, że nie wiedziałabym, co tu konkretnie powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, że pewne techniki, których używamy, pozwalają nam kontrolować i teraz już tylko jakby interpretacja zależy od tego, czy uważamy, że to się dzieje na poziomie naszego umysłu, to znaczy, że odblokowujemy w sobie coś, co sprawia, że na przykład jesteśmy bardziej atrakcyjni, czy że jesteśmy bardziej pewni siebie i dlatego, załóżmy, zdobyliśmy tę pracę, na którą rzucaliśmy zaklęcie, czy raczej rzeczywiście jakaś zewnętrzna, niezależna od nas siła została tutaj wezwana na pomoc i spowodowała taki, a nie inny rozwój sytuacji. Jakkolwiek by tego nie tłumaczyć, bo ja nie znam odpowiedzi na pytanie, jak działa magia, jestem absolutnie przekonana, że działa i niejednokrotnie sama przekonałam się o tym, rzucając zaklęcia, że rzeczywiście można wpływać na jakby bieg wydarzeń w swoim życiu. Warto też pamiętać, że głównym zadaniem magicznym w wiccańskim kręgu jest zmiana siebie, nie zmiana świata.
To znaczy zmieniamy swoje nastawienie do świata, zmieniamy siebie, nieustannie próbujemy być lepszymi ludźmi, zrozumieć samych siebie lepiej. Tak jak mówiłam, pracować ze swoją ciemną stroną. Czasami to nie są łatwe rzeczy, czasami to jest bardzo trudna praca, przez którą trzeba przejść, ale kiedy się już jest po tej drugiej stronie, to po prostu się rozumie, jak bardzo to było ważne, żeby sobie pewne rzeczy poukładać w głowie, żeby sobie poustawiać tak priorytety, żeby naprawdę, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, być dobrym człowiekiem. No cóż, myślę, że siła woli, ludzka siła woli, i to jest moja tutaj interpretacja potencjalnych czynności uważanych za magiczne. Myślę, że siła woli człowieka jest czymś nieprawdopodobnym po prostu. Oczywiście można dodatkowo uruchomić pewne, to jest tak, to nie, to te, takie procesy uruchamiane są również w innych religiach, na przykład u Kahunów, tak, w Hunie. Uruchamia się takie procesy, które mają przyciągnąć do nas określone zjawiska albo określone rzeczy, na których nam bardzo zależy. I współczesna psychologia i praca po prostu wewnętrzna z sobą, pewne, przecież zwróć uwagę, że obecnie psychologia nawet używa terminów takich jak afirmacja. Tak, oczywiście. Praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z wewnętrzną, ze swoimi, przepracowywanie tych, w ogóle cały ten system psychoanalityczny, no gdyby go troszeczkę opisać w nieco bardziej romantycznie może, no to wypisz, wymaluj czynności magiczne. Tutaj. Prawda, tak. Się pojawiają, no bo tak to jest, że afirmacja niewiele różni się od rzucania zaklęcia gdzieś. Tak, zresztą w ogóle techniki magiczne, magia sympatyczna są chyba czymś, co ludzkość zna, mam wrażenie, od czasów tych najbardziej pierwotnych religii. Od czasów, kiedy jeszcze w ogóle nie było zinstytucjonalizowanych religii i form religijności, to ludzkość już się posługiwała magią, tak? I miała takie magiczne myślenie o rzeczywistości. Wiesz, jak się żyje na takiej planecie jak Ziemia, i widzi się tak nieprawdopodobne zjawiska, jakie zachodzą w przyrodzie, widzi się i czuje się, i dawni ludzie nie mieli zachwianego widzenia świata, nikt im nie mówił, jak konkretnie mają go widzieć. Potem zaczęło się no na pewno kształtować pewne kulty i no nieco przybierało to bardzo, bardzo konkretne formy, ale myślę, że ludzie od początku czuli, że są kimś, są istotami dualnymi, duchowymi i cielesnymi. Przeżywali różne sytuacje, które unaoczniały im to doskonale, i gdybyśmy pozwolili sobie te poczuć pewne rzeczy, to każdy z nas również miałby okazję przekonać się, jak ogromną rzeczą jest nie tylko wolna wola, ale również silna wola. To, ale zobacz, to jak w szczątkowym zarysie to powiedzmy przetrwało w takich powiedzeniach jak wiara góry przenosi, tak, i tak dalej, się. I tak dalej. To coś tutaj w tym jest. Patrzę z przerażeniem, że nam ten czas ucieka i nie możemy go zatrzymać, niestety. Cóż, może powiedziałabym, bo Coven tworzy pewną moc, tak? Coven tak. Daje siłę, Coven uczy, kształci, prowadzi, podpowiada, pozwala no, na samorealizację, ale też na pewną realizację we wspólnocie.
Zastanawiam się, jak to jest, czy dotykanie, czy na przykład potrzebne jest jakieś konkretne miejsce, zwane miejscem mocy, żeby jeszcze podnieść możliwości, tak, potencjalne możliwości takiego rytuału? O tyle, o ile jego uczestnicy wierzą, że to pomoże, to tak. Ale jeśli uważają, w co ja na przykład osobiście wierzę, że ta moc płynie z nas i jak to pisał Gardner, wypływa z nas, z naszych ciał, z naszego umysłu, z naszego ducha, to takie miejsca nie są konieczne. Co jest na przykład ważne, nawiązując też do tego, co mówiłyśmy o otoczce pewnych rytuałów, to ważne jest i też jest takie, jakby mówi się o tym wujka, żeby rytuał zawsze był pięknie i drobiazgowo przygotowany. To znaczy nie może być tak, że jesteśmy na przykład w spoconych ubraniach z pracy, czy na przykład w jakichś tam butach do biegania, tak? Tylko przygotowujemy samych siebie i przygotowujemy przestrzeń. Nie wpadamy tam 5 minut po skończonej robocie, po 8 godzinach w robocie, czy pomiędzy jedną robotą a drugą. Przygotowujemy się psychicznie na udział w rytuale, przygotowujemy naszą świątynię, przystrajamy ją pięknie kwiatami, przystrajamy figurki Boga i Bogini, przystrajamy ołtarz, wyposażamy ołtarz, który jest obecny w różnego rodzaju symboliczne obiekty związane na przykład z danym świętem, czy z daną porą roku. Czynimy całą tą pracę umysłu, która przygotowuje nas do tego, że za chwilę coś bardzo ważnego będzie się działo. Koweny gardneriańskie często świętują po prostu w lesie. To nie musi być jakieś konkretne miejsce mocy, jak Stonehenge na przykład za każdym razem, chociaż oczywiście może, ale koweny aleksandriańskie niekoniecznie wychodzą zawsze na dwór. Nie ma takiej reguły i po prostu starają się bardzo pięknie, jakby starają się z tego pomieszczenia, które mają do dyspozycji, uczynić swoje miejsce mocy. O, może tak powiem. No, przy naszych warunkach pogodowych myślę, że zwłaszcza ten konieczność wystąpienia sauté byłaby bardzo no, kłopotliwa, delikatnie mówiąc. A i latem kleszcze. No masz rację, wydaje mi się, że we wszystkim zawsze. No i żeby tylko kleszcze, jeszcze komary, myszki, różne inne latające żyjątka. To kochamy tak żyjątka, jest. Ale problem polega na tym, że one czasami też kochają nas. Tak bym. Znaczy, ja myślę, że takie wyobrażenie o czarownicy, która gdzieś nago biega po polu w świetle księżyca, czy przylatuje na miotłę do kręgu z drzew, ustawionego kręgu z drzew, jest naprawdę fajne, ładne, romantyczne, jakby fajnie z niego czerpać, nawiązywać do niego. Jest bardzo inspirujące niewątpliwie, żeby do tego wyobrażenia się odwoływać, ale przede wszystkim zawsze warto też pamiętać o zdrowym rozsądku, tak? Miałam kiedyś taką zabawną sytuację, że na jednym z weekendowych spotkań, które prowadziłam, powiedziałam, że dopiero teraz bardziej zaczynam czuć te rytmy przyrody, kiedy przeprowadziłam się na wieś pod Łódź, bo ja wcześniej mieszkałam w Łodzi, w samym centrum, potem przeprowadziłam się z mężem do domku na wsi i że teraz dopiero rozumiem w zasadzie, co to znaczy być tym wyznawcą religii natury, bo na przykład muszę kosić trawę. I wtedy jedna z osób zainteresowanych weekend mówi, ale dlaczego kosisz trawę? Przecież powinnaś pozwolić jej rosnąć, żeby była taka bujna. Ja mówię, wiesz, ja w zasadzie nawet mogłabym pozwolić, ale tak się składa, że mam 2-letnie dziecko i nie chciałabym, żeby złapało kleszcza na podwórku. A on mówi, słuchaj, no to może rzucisz jakieś zaklęcie, żeby kleszcze nie wchodziły na twoje podwórko. No i zupełnie nie wiedziałam, co mam na to odpowiedzieć temu biednemu, naiwnemu, bardzo młodemu człowiekowi, więc żeby jakoś go nie urazić, powiedziałam, wiesz, no bogini kocha wszystkie swoje tworzenia, więc dlaczego akurat miałaby mnie ponad kleszcze faworyzować? No cóż, no tak to jest, że myślę sobie po prostu, że ludzie wyobrażają sobie, oczywiście tak jak mówisz, te romantyczne takie wyobrażenia o tych silnych, potężnych czarownicach, które były w stanie
na swoje życzenie spętać taką ilość energii przyrody, żeby na przykład burzyć mury miasta, tak? Walczyć, stawać po czyjejś stronie w konflikcie zbrojnym. I tutaj to są rzeczywiście bardzo, bardzo romantyczne wyobrażenia. Ja osobiście... Ale co ciekawe, przepraszam, że ci przerwę, ale co ciekawe, Wicca ma też takie wyobrażenie odnoszące się do siebie, bo mówi się o tym, że Gerald Gardner ze swoim Covenem udało mu się nie doprowadzić do inwazji Niemiec na Wielką Brytanię. Odparł Niemców z Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej i rzeczywiście Gardner o tym mówił, że Wiccanki zebrali się w kręgu i wysyłali do Hitlera komunikat, który brzmiał: nie przekroczysz morza, nie przekroczysz morza. Także no, to wyobrażenie silne o tym, że Wiccanie mogą, i czy w ogóle czarownice, stawać po różnych stronach konfliktów zbrojnych, jest tak głęboko w nas zakorzenione. Zresztą Hitler też przecież miał jakiś tam swoich okultystów i wykorzystywał, prawda? No, rzekłabym, że jestem skłonna wierzyć w to, co mówił Gardner, po prostu patrząc przez pryzmat tego, jakie siły zostały zaangażowane jeżeli chodzi o Niemców, bo choć wbrew temu, co się mówi, to akurat Hitler nie bardzo poważał czarownice, natomiast Hitler miał na ich punkcie obsesję. Hitler znalazł przecież dowody na to, że jedną z tych umordowanych i spalonych na stosie kobiet była jego praprababka. I co ciekawe, są historycy bardzo przekonani, że on się nie mylił, że rzeczywiście ta kobieta, do historii której on się odwoływał, była jego przodkinią. I on miał obsesję na punkcie czarostwa, czarownic i tych możliwości, które takie siły dają. Powiem więcej, aczkolwiek w możliwym skrócie, bo nie chcę ci czasu zabierać, że przecież znajdujemy też odpowiedź Kremla na tą samą przestrzeń. No nie na darmo wyciągał później Stalin, kiedy te kulty rozwinęły się tak silnie w Anglii i później te rytuały na zamku Wawelsberg w Niemczech, nie na darmo Stalin wyciągał z gułagów osoby o, no powiedzmy, takich paranormalnych talentach, lub też w sposób niewyobrażalny na przykład faworyzował Messinga, który po prostu w tamtych czasach żył na terenie kraju Rad na poziomie niebywałego dostatku i niebywałej wolności. Niepokojony przez nikogo mógł zajmować się swoimi sprawami. Także dowodem na to, że Gardner mógł mówić prawdę, jest właśnie odpowiedź sił no innych krajów, po prostu ta reakcja, że bardzo wygląda na to, że tam się ktoś bardzo mocno przejął. Droga Oltrix, powiedz mi, gdybyś chciała jakby odnieść się do mitów, które wokół Wicca krążą, i obalić jeden lub kilka z nich, to do czego byś w pierwszej kolejności się odniosła? Myślę, że do tego, o czym zaczęłyśmy już potroszę mówić, czyli że Wiccanie spotykają się na sabatach po to, żeby odprawiać orgie. No nie, nie jest to celem wiccańskiego covenu. I trochę jest to chyba takie wyobrażenie z podobnych pokładów, wynika z podobnych pokładów niezaspokojonej energii seksualnej, co te pytania, które zadawano kiedyś domniemanym czarownicom.
bo naprawdę fantazje na temat tego, co wujkanie i w ogóle poganie robią na swoich spotkaniach, są już chyba no, takim tematem wręcz mitycznych różnych dyskusji internetowych, środowisk katolickich czy protestanckich, tak? Bo wyobraźnia tutaj naprawdę nie zna granic pod tym kątem. Drugim mitem, który bardzo jest rozpowszechniony na temat wujka, jest to, że wujkanie to same kobiety. Co też już podkreśliłam, że tak nie jest. I chyba też takim jednym z takich ważniejszych mitów, z którym też staram się walczyć, jakoś, znaczy walczyć, no staram się to doprecyzowywać, jest to, że warto to podkreślić, że zawsze na pierwszym miejscu tych wiccańskich praktyk jest jednak celebracja boskości, Boga i bogini i ta boska praca, a ta magia to też nie jest tak, że ona jest za każdym razem w kręgu. To znaczy jasne, że używamy tej magii, jasne, że nazywamy się czarownicami, że jest to jakiś element naszej praktyki, ale po prostu naprawdę to nie jest tak, bo bardzo często to jest w ten sposób przedstawiane na przykład na YouTubie albo w różnych książkach, które dziś współcześnie są wydawane, niestety trochę również w serii Sabaty, że chociaż one jeszcze nie są takie złe, jak się spodziewałam, jak najpierw o nich usłyszałam, że Wicca to jest właśnie religia czarownic i w związku z tym czarownice, no to co robią, no to czarują, tak? Ale warto pamiętać, że o Wiccanach mówi się, że to są kapłanki i czarownice, tudzież kapłani i czarownicy. I ta kolejność nie jest przypadkowa, kiedy się o tym mówi. Bo okej, tak, używamy magii, wierzymy, że jest to jakiś element naszego przekazu od bogini dla nas, że ona nas tak jakby tego nauczyła, tak uważamy w micie. Natomiast właśnie ona, tak, i jej partner są tu na pierwszym miejscu. Mit, który się z nimi wiąże, przepiękny mit, który też można znaleźć w internecie na tych stronach, które polecę, czy w tych książkach, które polecę, żeby już te, jakby nie mówić, bo może warto, żebym tutaj też powiedziała pewne rzeczy, których niekoniecznie można sobie potem gdzieś przeczytać, bo przeczytać można sobie później i ja tę listę dostarczę, tak, takich rzetelnych linków i książek. Co jeszcze, jeżeli chodzi o te mity. Powiedziałam o czarach, powiedziałam o orgiach. Wiesz, no chyba nic już więcej mi nie przychodzi do głowy. Może jeszcze tylko to, że często praktyki wiccańskie wiąże się z różnymi naleciałościami, których pierwotnie w ogóle w Wicca nie było i pojawiły się później pod wpływem tego, że w Polsce od pewnego momentu, od lat 90. był popularny taki, mówiąc ogólnie, New Age. I trochę to Wicca tego New Age'u wchłonęła, a trochę New Age wchłonął Wicca. To była taka obopólna wymiana. I myśli się teraz o tym, że jak Wiccanka, no to pewnie jest jakaś taka dziewczyna, co przytula się do drzew, że właśnie gdzieś tam zafascynowana jest zielarstwem. Widzę mniej więcej taką postać, kiedy myślę o tym, co jak ludzie sobie wyobrażają Wiccanki. A to przecież właśnie tak nie jest, tak? To znaczy, nie mam nic przeciwko przytulaniu się do drzew. Sobie się może rzadko to robię, ale nie o to chodzi w Wicca, tak? To mam na myśli, do tego zmierzam. Okej, a powiedz, czy współczesne Wicca może mieć, czy ma coś wspólnego z druidami? Bo to też jest mylone. Wiesz, chodzi o te płaszcze, pokazywanie właśnie podczas, no taki jest ten strój czarownicy, jest tak pokazywany, prawda, że ma ona taki długi płaszcz i tak dalej, i tak dalej, wiesz, o ile ją nie pokazują w sposób oszpecający i taki, no, bardzo nieprawdziwy, no to często pojawiają się właśnie motywy płaszcza, tak? I długiego płaszcza z kapturem, a ponieważ no, według pewnych przedstawień można domniemywać, że właśnie takie nosili druidzi, no to powstaje kolejne zapętlenie, powiedzmy, jakichś nieścisłości i mitów, bo wydaje mi się, że nie jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Rzeczywiście ten współczesny druidyzm, już z tego co wiem, został też uznany oficjalnie za religię.
Niemniej jednak to, co ma wspólnego, to na pewno odwoływanie się do mitologii celtyckiej, tak? I do postaci Cernunnosa i do tych wszystkich celtyckich mitów, łącznie z tym właśnie bogiem polowań. I może też to, że te eklektyczne nazwy wiccańskich sabatów, których się używa również poprzez serię sabaty typu Mabon, Ostara i tak dalej, to są przecież nazwy świąt druidycznych, świąt celtyckich. Tylko że tak się składa, że Wiccanie tradycyjni tych nazw w ogóle nie używają. My używamy zupełnie innych nazw. I na przykład jak w serii sabaty się mówi, że nasz sabat nazywa się Ostara, to nie jest prawda. My w ogóle nie używamy nazwy Ostara, w ogóle nie używamy nazwy Mabon, tak? W ogóle nie używamy nazwy Lita. Nie wiem, skąd się wzięły. Znaczy wiem, okej. Okay. To są po prostu jakieś tam wymysły, które pojawiły się w książkach, a potem były przez nierzetelne strony i przez nierzetelne kanały internetowe przekazywane sobie od słowa do słowa. I pewnie stąd jakieś takie porównanie Wicca i druidyzmu, bo skoro te same święta, no to ta sama religia. No nie, to nie są te same święta, my w ogóle tych nazw nie używamy. Odwołujemy się może do podobnego kalendarza co Celtowie i gdzieś tam od tych starożytnych druidów pewnie szła ta inspiracja do Wicca współczesnego, ale rzeczywiście dziś to są zupełnie dwie różne ścieżki duchowości. Okej, okay. No a wobec tego, jakie święta obchodzicie? No, to już jest wiedza dla inicjowanych Wiccan. No ale jednak można domniemywać, że obchodzicie pewne święta zgodne. Skoro to jest religia tak silnie związana z przyrodą, to i święta też obchodzicie zgodnie z przesileniami na przykład, czy są one związane z naturą? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jest niewątpliwie ten nasz wiccański kalendarz nawiązuje do tego agrarnego kalendarza pierwotnej Europy, kiedy człowiek siał, orał, prawda, i robił chleb zgodnie z porami roku i w ogóle starał się swoje życie, znaczy starał się, nie musiał się starać, po prostu musiał dostosować swoje życie do cyklów natury. Co dzisiaj oczywiście jest szalenie trudne, bo mamy bez przerwy sztuczne oświetlenie, bez przerwy żywność w supermarketach, w ogóle nie sezonową, tylko, znaczy sezonową też mamy, ale też taką, która jest gdzieś tam sprowadzona z zagranicy, czy generalnie zmierzam do tego, że tak, wiccańskie obrzędy związane są z tym obrotem koła roku, jak my to nazywamy, ale nie nazywamy ich w taki sposób jak czarownice eklektyczne. Więc jeżeli ktoś powie, że Wiccanie na przykład świętują Ostarę, to jest nieprawda. I pewnie stąd moje zarzuty do serii sabaty, które z jakiegoś powodu rozpowszechniają te błędne nazwy. No ale pewnie dlatego, że są kierowane właśnie do czarownic eklektycznych, a nie do czarownic inicjowanych, bo jakby, wiesz, bo mam na myśli to, że czarownica inicjowana nie potrzebuje czytać książki na temat sabatu, który świętuje ze swoim kowenem, tak? Nie potrzebuje jakby całego tego wprowadzenia, skąd się ten sabat wziął. Ona się tego dowiaduje w kręgu od swoich arcykapłanów, jakby na podstawie praktyki, na podstawie tego, co robimy, jak czujemy dane święto, jak z nim pracujemy, jak pracujemy energetycznie, jak pracujemy fizycznie i robimy wszystkie te zadania. A wszystkie te książki, na przykład o tych wszystkich sabatach, są raczej kierowane do czarownic eklektycznych, tak, niezwiązanych z żadnym kowenem, które potrzebują jakiejś inspiracji, żeby sobie samemu w domu, czy to zrobić ołtarz, czy wykonać jakieś tam, powiedzmy, jakąś medytację z tej książki. Szkoda tylko, że nie są pisane w sposób rzetelny i często wprowadzają w błąd, bo w serii sabaty pojawiają się błędy nie tylko na poziomie nazw danych sabatów, ale też na poziomie różnych, na przykład tradycji, które są z danym sabatem związane, jak twierdzi dana książka, a na przykład nie są w rzeczywistości. Ale takie rzeczy, jak gdyby myślę, że można wyłapać dopiero po inicjacji, takie różnice. Ale wiesz, myślę, że dla kobiet, które pracują same, to nie ma aż takiego znaczenia. Poza tym, no to jest tak, jeżeli wiele rzeczy jest utrzymywanych w głębokiej tajemnicy ze zrozumiałych powodów. No, jest to kult misteryjny, wymaga wprowadzenia, no o tym wszystkim żeśmy mówiły, no to tak. Wiesz, no niestety skutkiem ubocznym tego
jest fakt, że dopóki człowiek nie przystąpi, nie dozna tych wszystkich wprowadzeń, wtajemniczeń i tak dalej, no to nie, tej wiedzy poznać w inny sposób nie może. I bywa, tak, że powiedzmy, te osoby, które napisały serię sabatów wydane w wydawnictwie Illuminatio, no przypuszczam, że mogłyby mieć inne zdanie niż ty masz, bo tutaj jest tak wiele niedomówień właśnie biorących się z tego, że są to rytuały no, zamknięte, nie dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym akurat, no może tak stanowczo tej serii nie skreślała, bo ja czytałam tą serię i ona jest na swój sposób piękna. I ja rozumiem, że ty się z tym nie zgadzasz, okej, ale ja bym jej tak nie skreślała. Jest na znaczy, pewno wiele... mam na myśli to, że istnieją rzetelniejsze książki, nawet w języku polskim, z których możemy się dowiedzieć na temat właśnie celebracji świąt w obrębie koła roku. Okej. Powiemy sobie, powiedzieć sobie o tym już nie zdążymy. Stworzę listę. Czekaj, bo ja tutaj w tej chwili, bo tu komentarze od słuchaczy, Sara Haze pisze, pragnę zauważyć, że zamieszanie wynika również z powodu pana, tutaj Cunninghama, który napisał książek o ziołach, magii, kryształach i kamieniach i dzięki niemu czarownictwo eklektyczne ma wymówkę, żeby się utożsamiać z wikanami. W pełni się zgadzam. Nie przypominam sobie, czy jakaś, ale teraz już nie ma to znaczenia. No, najważniejsze właściwie było dla nas w tym spotkaniu przede wszystkim ustalenie tego, tych różnic i tego, dlaczego te różnice są i jak to się dzieje, że jest konieczna inicjacja i że pewne rzeczy według ciebie, jako inicjowanej wikanki, są nadużyciem. Znaczy tak, podsumowując, chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że jeszcze nie podsumowujemy Polsce, tak całkiem. Aha, jeszcze nie podsumowujemy, dobrze. Bo problem w Polsce jest taki, że mamy tu dosyć specyficzną sytuację. To znaczy Polacy dużo wcześniej dowiedzieli się o Wicca, niż mieli możliwość zostać Wiccanami tradycyjnymi. Ale warto zauważyć, że dziś taką możliwość mają. I jak gdyby wszyscy, którzy są zainteresowani tą konkretną ścieżką czczenia bogów, naprawdę dziś jest mnóstwo w Polsce, mnóstwo to może, to brzmi jak tysiąc, bo to nie, ale jest naprawdę w czym wybierać. Jest dużo w Polsce kowenów, wiccan tradycyjnych, którzy niemalże w każdym dużym polskim mieście prowadzą otwarte spotkania, na które można przyjść, zadać mnóstwo pytań, rozwiać wszelkie wątpliwości. Można pojechać do Warszawy, do Wrocławia, do Łodzi, porównać sobie jeszcze do większej ilości miast, przepraszam, weekend, jeśli któregoś nie wymieniłam. Są fora internetowe, są fora na Facebooku, na których otrzymamy bardzo rzetelne informacje. Są książki wydawane przez inicjowanych weekend i epoka w Polsce, w której nie można już było dostać inicjacji i dlatego było się czarownicą eklektyczną, się już skończyła i wszyscy zainteresowani jakby mogą to zrozumieć, że mają gdzie się zwrócić, tak? Już nie musimy latać za granicę, jak pierwsi polscy inicjowani wiccani. Już nie musimy wyjeżdżać do Niemiec, latać do Wielkiej Brytanii, problem mieć z tą barierą językową. Rytuały wiccańskie już są odprawiane po polsku, w polskich kowenach, z polskimi arcykapłanami, którzy naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, robią kawał dobrej roboty. Ja też tego wywiadu udzielam, bo staram się trochę dorzucić swoją cegiełkę do tego, żeby to wszystko tłumaczyć. I takie już właśnie odwoływanie się do tego, że kiedyś tutaj nie można było tego robić, no chcę tylko powiedzieć, że to już jest za nami, tak? Mamy już tę możliwość, mamy do kogo się zwrócić. Tak, no wiesz, cieszy mnie to, że...
są, cokolwiek się dzieje, dzieje się już w tej chwili na, no nie chcę powiedzieć na poziomie profesjonalnym, bo to nie, chyba niestosowne, ale dzieje się na wymaganym poziomie, żeby ktoś zainteresowany taką ścieżką rozwoju duchowego miał możliwość no, zbliżyć się, poznać prawdziwą twarz, prawdziwą, jakby prawdziwe idee związane z Gardnerem i z ścieżką, którą on stworzył. Ja się tylko czasami zastanawiam, ile rzeczywiście przetrwało z Wicka tradycyjnym, garderiańskim, z tego, z tych pradawnych, z pradawnych kultów, ale no nie da się tego w tej chwili jak gdyby w tej audycji rozważyć, ponieważ no nie mamy już zbyt wiele czasu, ale może no nie chciałabym zadawać zbyt osobistego pytania, ale czy w twoim życiu wiele się zmieniło w związku z tym, że zostałaś inicjowana? Mogę takie pytanie w ogóle zadać. Wszystko się zmieniło i nic się nie zmieniło. To znaczy, moje życie w momencie, jak zostałam inicjowana 7 lat temu, dalej się toczyło tą drogą, którą sobie akurat wyznaczyłam na poziomie zawodowym, rodzinnym i tak dalej, ale jednocześnie wszystko się zmieniło w tym sensie, że no, dokonał się we mnie jakiś proces głębokiej transformacji na takim magicznym, ezoterycznym, religijnym poziomie i ja często powtarzam swoim przyjaciołom i ludziom, dla których prowadzę łódzkie spotkania Wiccan, że to jest moje powołanie akurat. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że każdy z nas gdzieś tam w życiu musi odnaleźć swoje Tao, że tak powiem, i to, do czego jest stworzony. I w ogóle uważam, że moim powołaniem jest uczyć, tak, i wyjaśniać pewne rzeczy, nie tylko na poziomie Wicca, ale też w ogóle w moim zawodzie, tak, to, co robię w moim zawodzie, ponieważ jestem wykładowcą akademickim i uważam, że to jest bardzo istotne, jakby to jest moje Tao, tak? Dlatego to wszystko robię, dlatego udzielam wywiadów, dlatego tłumaczę, dlatego prowadzę te spotkania, dlatego piszę te artykuły na blogach, w których wyjaśniam pewne rzeczy. I w tym sensie Wicca też pomogło mi odkryć to moje powołanie. Ale jednocześnie nie było tak, że kiedy dostąpiłam tego obrzędu inicjacji, to gdzieś tam trzasnął grom i w ogóle usłyszałam muzykę anielską w uszach i nagle poczułam, że wróciłam do domu. Nie, to było na poziomie takich bardzo subtelnych, ale jednak dla mnie bardzo widocznych znaków od bogów, że jestem na dobrej drodze, że idę w dobrym kierunku, że to jest naprawdę jakby, że naprawdę mam szczęście, że odnalazłam taką religię w życiu, która w pełni potrafi jakby sprawia, że i sama się ciągle rozwijam jako człowiek i naprawdę ciągle wiecznie jestem nią zafascynowana. Już ile razy przecież robiłam te sabaty odnoszące się do jakiegoś święta, a zawsze coś w nim odnajdę, zawsze uwielbiam te wszystkie przygotowania, całą tą celebrację, wszystko, po prostu wszystko uwielbiam w Wicca. Także ja ci powiem tylko tyle, gdybyś ty mi tu zaczęła opowiadać, jak to się przed tobą otworzyły niebiosa i nieprawdopodobne rzeczy i wizje i tak dalej, to ja bym byłabyś dla mnie od razu o wiele mniej wiarygodna, w tym, co mówisz, dlatego że ja uważam, że bez względu na religię, bez względu na wyznanie, to no, obecny ekologiczno-finansowy jest takie pojęcie ekologiczno-finansowe, zrównoważony rozwój. I tak. Jeżeli nie jest to droga zrównoważonego rozwoju, to niestety albo kończy się na oddziale psychiatrycznym, albo kończy się totalnym rozczarowaniem. Pytanie, a właściwie tutaj taki komentarz, bo czytam od osoby, która się używa niku Sara Haze, ale to też trzeba zaznaczyć, że nie każdy może być na to gotowy, bo to nie jest po prostu tak, jak sobie ludzie wyobrażają. Niektórzy wolą świece i ładne obrazki. To jest rozwój duchowy, religia, a nie hobby.
znacząca różnica. Ja, no i tu wydaje mi się, że warto się w kilku słowach do tego odnieść, że to też nie jest dla każdego i pani jeszcze prosi, aby Oltrix wyjaśniła raz na zawsze, jak się wymawia, Wika czy Wika? No, Oltrix nie wyjaśni raz na zawsze, bo po raz kolejny Oltrix też jako językoznawca musi powiedzieć, że to jest kwestia żywej ewolucji języka, który cały czas ewoluuje na naszych oczach. I teoretycznie powinno się mówić Wika, ale ponieważ ta wymowa Wika została już rozpowszechniona w Polsce od dobrych w sumie 15-20 lat, to ponieważ jakby weszła już do tego tak zwanego językowego uzusu, to powiedzmy, że nie będę już tego poprawiać, dlatego że jest na tyle rozpowszechniona, że można może nie tyle uznać ją za normę, to już jest w uzusie, tak? Czyli już jest używana. No tak, pozwolę sobie no na taką dygresję. Powiedzmy sobie wprost, to w jaki sposób to nazywamy, chyba nie wpłynie jakoś na jakość praktyki, tak? No ale warto być zawsze skrupulatnym, nawet na poziomie językowym, no, prawda? Ale żeby właśnie pozwolę sobie tylko dodać, żeby wspomnieć też rozmowę, jaką kiedyś słyszałam z profesorem Miotkiem, który właśnie a propos tych uzusów językowych no, opowiadał taką oto historię, kiedy poprosił swojego syna, żeby naprawił mu klamkę w drzwiach. Na co syn powiedział, dobra tato, ja ci to zrobię, tylko skoczę do Leroya. No i pan profesor doszedł do wniosku, najpierw się zawahał, czy syna nie poprawić, ale później doszedł do wniosku, że skoro to już jest tak głęboko właśnie jako uzus, tak. No to raczej trzeba przyjąć do wiadomości, że tak jest i choć nie jest to forma poprawna, no. Czyli powiedzmy, że nie jest to forma wzorcowa, tak? Że nie jest to forma wzorcowa, a poza tym ja sobie tak myślę, pomyślałam sobie złośliwie podczas tej wypowiedzi, że profesor nie poprawił syna, ponieważ bał się, że mu jednak nie naprawi tej klamki, no. Ale dobra, niech będzie. A jeszcze powiedz kilka słów właśnie o tym, czy rację ma osoba, która tutaj do nas pisze, że trzeba zaznaczyć, że to nie jest dla każdego. Bo mnie się też wydaje, Pewnie tak, ale warto też pamiętać, że dołączenie do kowenu nie jest podpisaniem cyrografu z diabłem. Jeżeli ktoś uzna po takim miesiącu pracy z kowenem, pół roku, roku, że to jednak nie jest dla niego, że bezpieczniej czuje się w swoim czarownictwie eklektycznym, to naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby odszedł i tyle. I po prostu na zasadzie, żeby wiedział, że spróbował i stwierdził, że to jednak nie dla niego. Są ludzie, którzy przychodzą na te wspomniane przeze mnie wyżej spotkania Wiccan organizowane w różnych miastach Polski, już na podstawie rozmowy z samymi Wiccanami uważają, dobra, nie, to chyba jednak nie jest dla mnie. Albo na przykład Wiccanie teraz organizują w Polsce takie fajne wydarzenia jak rytuały otwarte. Nie jest to stricte wiccański rytuał, no bo oczywiście przysięga milczenia, ale jest to pewna forma tyle, ile możemy pokazać przed inicjacją. I można sobie wtedy na taki rytuał iść i zobaczyć, jak my się w ogóle czujemy, celebrując dane święto w grupie. Czy czujemy się dobrze, że są w naszym otoczeniu inni ludzie. Wyobraźmy sobie ich na przykład nago, czy by to nas krępowało, czy bylibyśmy z tym okej, czy nie chcielibyśmy tego nadużyć też na przykład. Jakby obserwując swoje reakcje poprzez takie właśnie akcje, które dziś są organizowane przez Wiccan, uczymy się tego, czy jakby jesteśmy na to gotowi, czy chcemy podjąć tę próbę, czy nie. Poza tym każdą inicjację poprzedza dość długi trening inicjacyjny i na każdym etapie tego treningu inicjacyjnego też można zrezygnować i stwierdzić, nie, dobra, jednak ja tej inicjacji nie chcę. Więc chodzi mi i tylko zmierzam do tego, że spróbować zawsze warto, tak? Spróbować można, choć wiesz, no to jest na dobrą sprawę można powiedzieć tak, ale to jest oczywiście nie twoje, tylko moje zdanie, że jasne. W każdej religii, jeśli człowiek człowiek, który jest labilny emocjonalnie, ogólnie niestabilny psychicznie, to czy to będzie chrześcijaństwo, czy to będzie jakakolwiek inna religia, człowiek ten popadnie
w obłęd, człowiek ten no po prostu posunie się za daleko, tak? Ale żaden arcykapłan nie będzie inicjował takiej osoby, u której zauważy chociaż cień wątpliwości, do której będzie miał cień wątpliwości, czy jest niestabilna emocjonalnie. Dlatego, że to nie jest tak, że przed inicjacją musimy papier od psychiatry dostarczyć, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, ale miałam osobiście też do czynienia z takimi ludźmi, którzy prosili mnie o inicjację i naprawdę od razu widziałam, że coś jest nie w porządku i po prostu jedyne, co mogę zrobić dla takiego człowieka, to delikatnie dać mu do zrozumienia, że jeżeli naprawdę będzie chciał tej inicjacji, to może na to poczekać i na razie zająć się jakby swoją psychiką, poukładaniem sobie wszystkiego w głowie, porozwiązywaniem swoich problemów, bo tak jak mówiłam, Coven tego za niego nie zrobi. On może nas poprosić o to, żebyśmy my w Covenie rzucili dla niego jakieś zaklęcie, żeby mu pomóc, ale nie to, że go wpuszczamy do środka, tylko jakby robimy to dla niego, tak, tą pracę magiczną. Natomiast przede wszystkim jakby ogarnąć się na takim bardzo podstawowym ludzkim poziomie. Bo warto też pamiętać, że jakby cała praca zaczyna się po inicjacji, bo nie ma co fetyszyzować inicjacji i uważać, że jak dojdę już do tej inicjacji, to potem już nic nie muszę robić. Bo to właśnie dopiero wtedy trzeba zacząć jeździć na te spotkania, zdobywać tą wiedzę, uczyć się od swoich nauczycieli. I kiedy się okazuje, że mamy na przykład niestabilną sytuację finansową i nie stać nas na to, żebyśmy jeździli do innego miasta, załóżmy, żeby na te spotkania, bo oczywiście nauka w Wiccańskim Covenie nic nie kosztuje, tak? Ale chodzi mi o to, że trzeba tam dojechać samochodem, pociągiem i tak dalej. I okazuje się, że nas na to nie stać, czy że na przykład mamy obowiązki w domu, nie wiem, mamy maleńkie dziecko, czy jesteśmy w ciąży, czy w ogóle to rozmaite, tak? Rozmaite, tak? To po prostu zastanowić się, czy jesteśmy gotowi na to, żeby do takiego covenu dołączyć. I w tym sensie oczywiście nie każdy jest gotowy. Ale zawsze tak jak mówię, ogarnij najpierw swoje życie, ogarnij swoje problemy psychiczne. Jak będziesz gotowy na to, żeby czcić Boga i Boginię bez, nie wiem, psychozy, schizofrenii, depresji i tak dalej, to dopiero wtedy możesz, bo inaczej to po prostu no musisz się zająć sobą najpierw. Tyle. No wiesz, prawdopodobnie tutaj wszystkie religie, w których ta warstwa rytualna jest bardzo taka potężna, jest przepełniona wieloma przygotowaniami i tak dalej, no wiadomo, że to powoduje ten taki stan silnego napięcia tuż przed wydarzeniem. No i jeśli ktoś ma te problemy ze sobą, to powtarzam, w każdej religii, w jakiej by nie praktykował, może się coś wydarzyć. Po prostu nie udźwignie ciężaru chwili, ciężaru emocji. Może zachować się daleko od normy, w sposób daleko odbiegający od normy. Tak mi się wydaje. To jest zawsze bardzo wielka odpowiedzialność i przyjęcie też, myślę, że sami kapłani, kapłanki Wicca, samym tym osobom zależy na tym, żeby ze względu na dość trudną sytuację w kraju takim jak Polska, gdzie i tak trzeba niestety, ale liczyć się ze szczególnymi atakami i szczególną niechęcią wielu środowisk, no jakby w waszym najlepiej pojętym interesie jest, żeby oszczędzić sobie takich sytuacji, prawda? Jasne, zgadza się. Bo to i tak nie jest łatwe. A powiedz może jeszcze na zakończenie, czy twój etos życiowy, to czym ty się to co ty praktykujesz, co robisz, jak to jest odbierane przez takie najbliższe tobie środowisko, w którym jesteś? Czy ja akurat mam to szczęście, że nie sprawia mi to żadnych problemów, w takim sensie, że jestem absolutnie wspierana przez mojego kochanego męża i przez rodziców też, którzy... Ja w ogóle jestem w takiej sytuacji, że ja stwierdziłam, że chcę być inicjowaną Wiccanką już jak miałam 13 lat. Nie powiem, ile lat to było temu, ale powiem, że jeszcze nie było wtedy w Polsce żadnych wiccańskich covenów ani w ogóle nic.
W każdym razie przez cały czas, potem przez cały okres adolescencji, przez całe studia towarzyszyło mi to marzenie, które w końcu się spełniło. I cały czas moja mama wiedziała o tym i mówiła mi: mamo, wiesz, bo to jest taka właśnie religia czarownic i zobacz, oni wierzą w Boga, w boginię. I mama mówiła: dobra, daj mi tutaj to przeczytać. Okej, to mi się wydaje fajne, to mi się wydaje dobre, bo widzę, że tu jest powiedziane, że nie możesz krzywdzić siebie, że nie możesz krzywdzić innych, no to w takim razie nie jest zła religia. Mama mi pomagała wybrać różne takie przedmioty, które musiałam skompletować do inicjacji. Znaczy, w sensie, ja oczywiście już byłam wtedy pełnoletnia, tak? I tam miałam 24 lata, tak? Jak byłam inicjowana, ale mama i tak mi pomagała z tym wszystkim, także w ogóle super. Ja też na przykład w mojej pracy też moja przełożona wie, że ja organizuję łódzkie spotkania weekend, że prowadzę taką stronę i też nie ma z tym żadnego problemu. To znaczy, wręcz przeciwnie, raczej jesteśmy wspierani do tego, żeby podejmować jakieś tam pozapracownicze aktywności związane z naszymi zainteresowaniami, jakkolwiek kontrowersyjne by one nie były, tak? Ale no tak jak mówiłaś, celem tej audycji jest też trochę odczarowywanie czarownictwa i pokazanie, że naprawdę jesteśmy normalnymi ludźmi, pomimo tego, że czasami sobie biegamy z gołymi tyłkami, tak? Żeby coś celebrować. I to nie czyni z nas zboczeńców, satanistów i chorych psychicznie, tak. To też chciałam bardzo mocno... Mam jeszcze takie pytanie, korzystając z tego, że mamy weekendkę na antenie, ponieważ ta tematyka dosyć jest obecna w moim życiu i też na antenie Radia Paranormalium. Nie mogę nie zadać takiego pytania troszeczkę z innej beczki. Jak weekendy podchodzą do kwestii wykorzystywania praktyk magicznych, medytacyjnych i tak dalej do nawiązywania kontaktów z tamtą stroną? Mamy takie praktyki w czasie Samhain, czyli święta związanego znaczy tego święta zmarłych, tak? I część wiccańskich kowenów praktykuje coś takiego, co odblokowuje jakby wejście do wiccańskiego kręgu osobom zmarłym, które są członkami rodziny osób będących w kowenie. Nie wszystkie koweny to praktykują, ponieważ część uważa, że taka praca może nie jest do końca bezpieczna, albo też może nie jest do końca konieczna, bo właściwie do czego? Do tych kowenów należy też mój kowen na przykład, więc może też nie jestem do końca kompetentną osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że są takie koweny czarownic, w których praktykuje się kontakt z osobami zmarłymi właśnie z okazji Święta Zmarłych. I wtedy i tylko wtedy, raczej nie w pozostałe części roku. A więc istnieje takie wierzymy, że ta zasłona jest najcieńsza. Istnieje jakieś takie BHP, pisane bądź niepisane, którego trzeba po prostu przestrzegać? BHP na pewno jest związane z kręgiem, ponieważ my w ogóle uważamy, że kręg jest takim wiccański krąg, który zakreślamy, jest takim miejscem, w którym, jak wierzymy, chronią nas bogowie i chronią nas te siły żywiołów, które przywołujemy, żeby stanowiły właśnie dla nas taką tarczę i żeby nie pozwoliły energii o złej intencji pojawić się, no jakby zamanifestować w naszym towarzystwie. Więc czujemy jakby, że ta kolejność jest też istotna, że najpierw prosimy bogów, żeby nam towarzyszyli, przywołujemy bogów, a potem ewentualnie pracujemy z okazji święta zmarłych ze zmarłymi. I tak chronieni jakby możemy przystąpić do tej pracy, ale rzeczywiście na pewno jest to obłożone pewnym BHP, tak jak powiedziałeś, i pewnymi konkretnymi uciekło mi słowo. Takimi regułami, zasadami. Tak, regułami, zasadami, ale też, że musimy to wszystko zrobić po kolei, tak jak powiedziałam, tak? Kolejnością, o, to słowo miałam na myśli. I wszyscy uczestnicy takiej praktyki muszą być w 100% skupieni na tej praktyce i nie powinni się bynajmniej rozkojarzać. Zdecydowanie tak, ale to w ogóle przez cały czas trwania wiccańskiego rytuału, chyba że przechodzimy już do tej części, którą nazywamy ciastem i winem, no, ale to już jest po wszelkich pracach magicznych i to już jest taki moment, żeby po prostu pocelebrować wspólnie, odpocząć, napić się wina i zjeść to, co każdy z członków kowenu przyniósł z okazji sabatu. To jest taki, można powiedzieć, odpowiednik celebracji w innych religiach też wspólnych świąt, tak? Na zasadzie jak siadamy razem do wigilijnego stołu, tak łykanie z okazji swoich świąt, każdy taki sabat kończą wspólnym, nazywa się to ciasto i wino tradycyjnie.
ta część rytuału, po rytuale w zasadzie. No to chyba takie uniwersalne chyba BHP, uniwersalne zasady, które obowiązują nie tylko w wiekach, ale chyba we wszystkich jakichś takich aktywnościach implikujących jakby grupową medytację. Tak, zdecydowanie. Myślę, że pod tym kątem nie odstajemy od innych tradycji. No na pewno okadzanie kościoła, dzwonki, etc., etc., no to co to jest? To jest przygotowywanie terenu po prostu pod moment, w którym odbywa się pewien rytuał i chodzi o to, żeby wszyscy, którzy biorą w nim udział, byli chronieni. I to się... A trzeba dodać tutaj, że akurat chrześcijańska msza ma taki bardzo silny moment magiczny, czyli moment, w którym kapłan zamienia opłatek i wino w ciało i krew Boga, prawda? To jest niesamowicie silny akt magiczny. No, mnie osobiście też bardzo fascynuje ten moment mszy i myślę, że nie wszyscy chrześcijanie zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo on jest ważny i fundamentalny, jak bardzo jest istotny w czasie całej mszy, na którą idą, tak? Ten moment, kiedy wszyscy klęczą i na ich oczach naprawdę dzieje się magia. No, żeby nie powiedzieć, chyba większość sobie nie zdaje, szczególnie katolicy tacy, no, odbębniający, odhaczający obowiązek. Tak, patrzą wtedy w swoje buty, prawda? I nie w ogóle tak jest. Nie przeczuwają nawet, z jak ogromnym aktem magicznym mają tutaj do czynienia, tak? W ogóle wcześniej już w naszej rozmowie wspominałyśmy tej przed audycją, że gdyby katolicy zdawali sobie, w ogóle chrześcijanie w większości tego rytu zdawali sobie sprawę, jak wiele przeróżnych magicznych praktyk jest wprowadzonych do rozlicznych obrzędów, zwyczajów i tak dalej, to myślę, że byliby zdumieni, gdyby po prostu mieli tego pełną świadomość. Przy czym to, co też jakby jest najbardziej podkreślane i celebrowane, ten moment, o którym wspomniałaś, jest kompletnie dla, myślę, co najmniej dla połowy osób nazywających siebie chrześcijanami, jest kompletnie niezrozumiały. To jest... Tak. No ale wiesz, każda, nie oszukujmy się, każda religia, czy to jest chrześcijaństwo, wika, nawet buddyzm, który raczej nie lubi, żeby być określanym, definiowanym jako religia, tak, ma stopnie wtajemniczenia. I w każdej religii, czy to jest judaizm, nawet islam, są nurty mistyczne. I tam... Oczywiście na przykład sufizm, prawda, w islamie. Tak, i tam jest prawdziwe rozumienie natury rzeczy, o której oni mówią, a wszystkie inne etapy, no wiadomo, że nie są dostępne dla każdego i w każdym momencie. I może dobrze, dlatego że schodzą na tą planetę ludzie o różnym stopniu świadomości i no każdy musi przejść swoją drogę. Nie ma tu dróg na skróty. Zgadza się. Ci, którzy próbują przejść drogę na skróty używając używek, no nie osiągną żadnego efektu i nic im to nie da, jedynie samo wyniszczenie. Znaczy jakieś osiągną, ale zapłacą za to po prostu bardzo wysoką cenę, prawda? No właśnie. Ten osiągnięcie jakiegoś efektu też jest dla mnie sprawą dyskusyjną, ale dobrze. Czy odwołuję się chyba teraz bardziej właśnie do tych szamanów, o których na samym początku wspomniałyśmy, że oni też przecież sięgają do takich substancji i jednak można powiedzieć, że osiągają pewne efekty, ale z drugiej strony płacą za to tym, że są gdzieś tam na marginesie własnych społeczności i nie do końca już do nich należą, tak? Nie tworzą struktur rodzinnych, jakby, że muszą się takiego życia wyzbyć, związanego z rodziną, z normalnymi funkcjami społecznymi i są już tylko szamanami, prawda? Więc to jest cena, którą płacą za tą pracę swoją też magiczną i religijną. Tak,
W tym sensie tak, tu się z tobą zgodzę. Myślałam o tych innych poszukiwaczach dróg na skróty, ale... Tak. Cóż, no dawno już udowodniono, jeszcze badania sprzed wielu, wielu lat jasno wykazały, że cokolwiek dzieje się pod wpływem dimetylotryptaminy wciąganej, wstrzykiwanej lub przyjmowanej w formie oparów, to jest iluzja umysłu, to jest coś, co nie odciska żadnego piętna ani na psychice człowieka, ani na jego dalszym życiu. Nie ma po prostu drogi na skróty w samodoskonaleniu, w poznaniu, w jakimś duchowym rozwoju, w dotknięciu czegoś, co jest niewątpliwie większe od nas. Oltrix, rozmawia się z tobą cudownie. Można by było tą rozmowę kontynuować, myślę, do głębokiej nocy. No ale tu odrobiliśmy już czas naszego spóźnienia, a nawet z pewnym naddatkiem. No wiecie, ja w Radiu Paranormalium nie ma czegoś takiego jak jakieś tam ramy czasowe, których koniecznie musimy się trzymać. No tak, wiesz, ale no, tak. Ta audycja też nie może być nieskończenie długa, bo... Nie zanudzajmy na śmierć słuchaczy. Ale no, albo my zaśniemy, albo słuchacze zasną. Pozwólmy im na odrobinę niedopowiedzenia, prawda, żeby szukali dalej, między innymi w tych linkach, które polecę. A ze swojej strony mogę też powiedzieć, że mój trzylatek czeka na mnie na górze i bardzo chciałby, żebym go położyła spać i już tak czeka. Więc chyba muszę też powoli spadać. Tak. Dzieci, no to dzieci pozdrawiamy dysponują spontaniczną magią, lepiej się nie narażać. Osoby, które mają jakieś tam przygody z poltergeistami i mają jednocześnie jakiegoś, nie wiem, nastolatka na przykład w domu, czy jakiegoś jeszcze mniej latka, to pewnie wiedzą coś o tej energii. Tak, zdecydowanie. Także jeżeli po audycji będą takie reakcje i będzie taka potrzeba, to myślę, że zrobisz nam tą przyjemność i za czas jakiś pozwolisz się zaprosić ponownie. A teraz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję Tobie, Marku, Państwu, którzy nas słuchacie i będziecie słuchać, za poświęcony czas. I myślę, że wielkie dobranoc dla Ciebie, dla Twojego synka i dla wszystkich. Dziękuję serdecznie i kłaniam się nisko. Ja również. Dobrego tygodnia. Bądźcie błogosławieni. Dziękujemy bardzo. Gościem audycji była Ontrix, dziennikarka, pisarka i wykładowczyni, znana również jako organizatorka łódzkich spotkań z Wicca oraz twórczyni facebookowego profilu Wiccanie Łódź. Tak więc jeżeli ktoś mieszka w Łodzi bądź w okolicy i chciałby czegoś się dowiedzieć, to zapraszam ją właśnie na ten fanpage. Rozmowy w debacie niekontrolowanej z cyklu z wizytą w Biurze Duchów poprowadziła Beata Campbell, Ada Edelman. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. No i tradycyjnie zapraszam do odwiedzenia bloga Biuro Duchów www.biuroduchów.pl z myślnikiem www.biuroduchów.pl. Audycję od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Synkiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnej debacie niekontrolowanej, której termin i temat, gdy tylko go poznamy, oczywiście ujawnimy na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. Byłeś świadkiem zagadkowego zjawiska? Jeśli tak, poinformuj nas o tym już dziś. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Nasze kontakty to numer gadu-gadu 3608-8002, 3608-8002, numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, e-mail radio@paranormalium.pl, radio@paranormalium.pl oraz Skype radio.paranormalium.pl. Czekamy na Twoją relację. Na życzenie świadka zapewniamy pełną anonimowość. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej.
Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Archiwum Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl. Archiwum Radia Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3-ek czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl. Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone. Dwa miesiące temu był drop prowadzący do pewnego radia, że ktoś o tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.